Runda rewanżowa naszej Ekstraklasy mija właśnie półmetek. Piątek i w sobotę, 23. seria spotkań naszej ligi. Za 5 tygodni będziemy znali już wszystkie rozstrzygnięcia, między innymi to, kto wystąpi w europejskich pucharach. Toczy się zacięta walka o drugie miejsce, które prawdopodobnie da prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a także o kolejne pozycje premiowane startem w Pucharze UEFA. O te lokaty walczą m.in. drużyny Polonii Warszawa oraz Widzewa Łódź. W 23. kolejce spotkań naszej Ekstraklasy będziemy za chwilę dla Państwa transmitowali spotkanie tych drużyn, które o godzinie 16 rozpocznie się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Kto będzie miał powody do radości, o tym będziemy wiedzieli mniej więcej za 2 godziny. Jesteśmy na stadionie Polonii w Warszawie. Witam Państwa serdecznie. Gościem w naszym studiu jest pan trener Andrzej Strejlał. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, 23. seria spotkań. Popatrzmy na zestaw par tej kolejki. Oto pierwsze mecze odbyły się w piątek. Górnik przegrał z Lechem 1-2. Wisła wygrała z GKS-em Katowice 4-1. Jeden wynik już meczu sobotniego. GKS Bełchatów przegrał z Legią 1-2. Dwie bramki Mariusza Śrutwy. Gol z rzutu karnego Jacka Berensztajna. Panie Andrzeju, krótki komentarz tych wyników. No, z pewnością ja oglądałem końcówkę spotkania Górnik-Lech. Nie zanosiło się na to. Natomiast Górnik, stracąc inicjatywę w zasadzie w 90 minucie, po raz drugi, ponieważ w Olsztynie grając dziesiątkę, 73 minuty, stracił, zdawałoby się, pewny punkt. Na pewno dramat zawodnika Wiśniewskiego, który no, nie trafił prosto o piłkę i sądzę, że będzie miał trener Żurek duże kłopoty, żeby wyprostować ten zespół psychicznie, bo ta seria trwa już zbyt długo. Natomiast Lech konsekwentnie dąży do utrzymania drugiej pozycji w tabeli i właśnie z Widzewem będzie dzisiaj o to miejsce. Pewne zwycięstwo także Legii. No Legia, okazuje się, że gra łatwiej się gra Legii na wyjazdach niż na własnym boisku i z pewnością nie znam przebiegu, prawda, meczu, nie oglądałem tego spotkania, ale jest to wynik, jak zawsze w naszej lidze, zwycięstwo na wyjeździe jest zawsze bardzo wartościowe. Polonia Widzew, ten mecz już za chwilę na antenie Kanal Plus, ponadto Pogoń Stomil, ŁKS Ruch Radzionków, Ruch Chorzów Amika i Odra Zagłębie. Popatrzmy na tabelę, prowadzi Wisła, olbrzymia przewaga nad Widzewem i Lechem. Lech oczywiście powinien być na drugim miejscu, bo ma 46 punktów, a Widzew dopiero dziś będzie gonił drużynę z Poznania. Legia dopisała dziś 3 punkty, 41 punktów, Polonia 36, no i poloniści muszą odnieść zwycięstwo, jeśli chcą załapać się do tej czołówki. Bardzo ciasno w dolnej części tabeli. Bełchatów, który dziś przegrał, ma tylko 6 punktów nad przewagi nad zamykającym tabelę GKS-em Katowice. I bilans obu drużyn, które za chwilę zobaczymy w akcji. Polonia przed własną publicznością. 7 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki. Widzew na wyjazdach. 5 zwycięstw, 6 porażek. Bez remisu grali widzewiacy na boiskach rywali. Pora teraz przypomnieć sobie, jak grały te drużyny w rundzie jesiennej. Oto wrzesień 98 roku. Widzew Polonia i oto w 14 minucie Mirosław Szymkowiak zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarzy. Już 2 minuty później Widzew podwyższa na 2-0 strzelcem bramki Artur Wichniarek. W 38 minucie jeszcze raz Wichniarek pokonuje Macieja Szczęsnego i jest 3-0. Bardzo dobry w tym momencie mecz widzewiaków, którzy nie zwalniali tempa także w drugiej części spotkania. Radosław Michalski w 58 minucie pokonuje Macieja Szczęsnego, jest 4-0. Jeszcze jedną szansę miał Widzew, Artur Wichniarek jednak przestrzelił 11 i zmarnował okazję, aby zaliczyć hat-trick. Polonia dopiero w końcówce ruszyła do ataków, miała wiele okazji strzeleckich, ale wykorzystała tylko jedną w 90 minucie. Bartosz Tarachulski, tak padł honorowy gol dla Polonii, 4-1. Widzew wygrał z Polonią. Polonia będzie się chciała zrewanżować dzisiaj Łodzianom. Proszę Państwa, pora na pierwszy wywiad. Paulina Bojarska rozmawia z trenerem Polonii. Dobrze, Wdowczykiem. Trener jednak Widzewa, Marek Dziuba. Jesteście chyba trochę zmęczeni meczem z Legią w zeszłym tygodniu. Wczoraj Lech wygrał i Wy tu też musicie dzisiaj no, wygrać. Na pewno chcą się liczyć w walce o miejsce drugie w lidze. Dzisiejszy mecz jest bardzo ważny dla obydwu drużyn, nie tylko dla Widzewa, jak również dla Polonii. Wydaje mi się, że na pewno będzie to bardzo dobre spotkanie.
Przyjechaliśmy tu po to, żeby zwyciężyć. Znamy wyniki groźnych przeciwników, konkurentów, znaczy Lecha i Legii, które obydwie drużyny w dzisiejszym dniu wygrały. I na pewno zespół będzie starał się grać o zwycięstwo. Czy jesteśmy zmęczeni? Uważam, że nie. No jest, był tydzień przerwy po meczu z Legią. Normalnie trenowaliśmy, przygotowaliśmy się do meczu z Polonią. Wierzę w to, że po prostu zawodnicy wniosą się na wyżyny swoich umiejętności, pokażą jak najlepszą grę, a przede wszystkim zwycięską. Mówi się, że pana jedenastka to porównywalna, nawet lepsza jedenastka niż Wisły. No, cieszę się, że takie są opinie fachowców. No mnie trudno oceniać. Na pewno uważam, że jest to bardzo dobry zespół. W zanadrzu mamy jeszcze dwóch zawodników kontuzowanych, bardzo dobrych, Szymkowiak, Zając. Na pewno, jeżeli dojdą do pełnej sprawności, ten zespół będzie jeszcze silniejszy. Dziękuję bardzo. A przed państwem za chwilę dwaj ważni piłkarze dla obu drużyn, dwaj przyjaciele z boiska. Maciej Szczęsny i Radosław Michalski. Co ich łączy? Grali w warszawskiej Legii. Razem w sumie z piłkarzy grających w polskich klubach mają na swoim koncie najwięcej występów w Lidze Mistrzów, bo najpierw grali w Legii, a później w Widzewie. Maciej Szczęsny przez rok nie grał, leczył kontuzję. Radosław Michalski w wysokiej formie, utrzymuje się od pewnego czasu, jest takim motorem napędowym działań Widzewa, typowany także na jednego z liderów reprezentacji. Nie zawsze otrzymuje szansę, ale znakomite podania, tym imponuje podczas meczów ligowych. Między innymi po jego podaniach wiele bramek zdobył Artur Wichniarek. I Maciej Szczęsny przez rok nie grał. Po słynnym meczu Legia Widzew na Łazienkowskiej, w którym doznał kontuzji, długo tę kontuzję leczył, pracował także w stacji Kanal Plus, komentował mecze piłkarskie, aż wrócił między słupki, ale tym razem w warszawskiej Polonii i spisuje się bardzo dobrze, jest pewnym punktem w drużynie czarnych koszul na pozycji bramkarza. Dziś spotykają się znów po przeciwnych stronach barykady w rundzie jesiennej. Jak widzieliśmy, Michalskiemu udało się raz pokonać Macieja Szczęsnego. Panie trenerze, czy podoba się panu gra Radosława Michalskiego w środku boiska? Tak. To, co oglądaliśmy w meczach ligowych. Od kiedy go obejrzałem po raz pierwszy w barwach Legii, był zawodnikiem zawsze bardzo opanowanym, bardzo konsekwentnym, bardzo wszechstronnym. To jest typ zawodnika, na którym zawsze trener może polegać, bez względu na to, jakimi obowiązkami go obdarzy. I sądzę, że jest nie tylko silnym punktem w każdej drużynie, w której występował, ale również jest bardzo przydatny w reprezentacji i stąd, o czym pan mówił, jest zawsze kandydatem do wystąpienia w pierwszej jedenastce narodowej. Panie Andrzeju, krótko omawiamy teraz taktyki obu drużyn. Oto skład Widzewa. Taki sam skład, jakim widzewiacy zaczęli mecz z Legią. Trener Marek Dziuba tu niczego nie zmienił, a więc Gula i Michalczuk na bocznej pomocy. Michalski, Terlecki, Kaczmarczyk jak zwykle w środku boiska, żelazna także obrona i atak Widzewa. No zwycięskiego składu, tak mówią trenerzy, się nie zmienia, aczkolwiek nieraz się robi wyjątki. Ja sądzę, że tutaj się rozegra wszystko w drugiej linii zgodnie z takim starym powiedzeniem piłkarskim. Pokaż mi drugą linię, a powiem ci, jakie masz szanse zwycięstwa w danym spotkaniu. Natomiast za chwileczkę przejdziemy również do zespołu Polonii. Darek Wdowczyk wspólnie z Jurkiem Engelem przygotowali zespół bardzo dobrze, taki na troszeczkę na wzór zachodni, mimo że obydwa zespoły i widzę, który gościł, prawda, w Anglii, i zespół Polonii, który był również na dwa razy na turnę Chorwacja-Cypr. I właśnie widzimy teraz to samo zestawienie i sądzę, że tutaj będzie bardzo agresywna postawa Polonii i mimo wyniku z poprzedniej, prawda, rundy będzie Polonia dążyła wszelkimi sposobami, prawda, żeby zapewnić sobie to zwycięstwo, bo tylko to jej daje szansę wyrównania sobie pościgu za czołówką. Krótko o małej niespodziance. W pierwszym składzie Polonii Piotr Kosiorowski, młodziutki piłkarz, a na ławce Tarachulski i Moska. Ja sądzę, że trener Wdowczyk i Engel wiedzą, co robią. Oni wiedzą, oni prowadzą codziennie treningi i oni wiedzą, w jakiej dyspozycji jest w tym momencie zawodnik. Nie ma trenera, który by wystawił zawodnika, jeżeli on jest w dobrej dyspozycji. Mogą być rzeczy, o których my jako sprawozdawcy w tej chwili, powiedzmy sobie, nie wiemy, ale jest to przemyślana na pewno decyzja trenerów. Drodzy państwo, za chwilę początek spotkania Polonia Widzew, spotkania, które komentować będą dla państwa Tomasz Smokowski i Michał Listkiewicz. Witamy państwa serdecznie z naszej strony. Na razie mamy jeszcze słońce nad stadionem przy ulicy Konwiktorskiej, aczkolwiek porwisty wiatr, który nam już wieje z prawej strony, świadczy, że jednak spadnie deszcz. Tym bardziej, że trener Andrzej Strejlał, który przyjechał z Bielan, powiedział, że tam już pada i na pewno też nam tu się niestety rozpada na Konwiktorskiej. Miejmy nadzieję, że wiatr nie wieje od Bielan, tylko z drugiej strony Warszawy i jednak te dwie godziny wytrzymamy bez deszczu. Przed nami mecz Polonia, Warszawa, Widzew, Łódź. Drodzy państwo, Piotr Kosiorowski w składzie Polonii. To oczywiście jest niespodzianka, popatrzmy jednak, przypomnijmy sobie raz jeszcze skład zespołu Widzewa. Sławomir Olszewski, potem z 15 Daniel Bogusz. Numer 3 Tomasz Łapiński, kapitan zespołu, z 4 Łukasz Gorszkow. Numer 9 to Rafał Kaczmarczyk. Z 13 zagra Sławomir Gula.
Numer 10 Andrzej Michalczuk. Numer 19 Maciej Terlecki. Z 7 Radosław Michalski. Z 8 Artur Wichniarek i w ataku partnerować będzie mu Marek Citko z 6. Trenerem zespołu jest Marek Dziuba. A w rezerwie pozostają Marcin Ludwikowski, bramkarz, a ponadto Dariusz Gęsior, Andrzej Borowski, Arkadiusz Świętosławski i Zbigniew Czajkowski. Skład gospodarzy Polonia. W bramce kapitan zespołu Maciej Szczęsny. Numer 3 Tomasz Żwirk-Żdauskas. Z 9 Mariusz Pawlak. Numer 22 Marcin Jałocha. Z 8 Jacek Dąbrowski. Numer 7 Grzegorz Wędzyński. Z 10 Igor Gołaszewski. Numer 20 Arkadiusz Bąk. Z 5 Arkadiusz Kaliszan. Numer 11 to Tomasz Moskal i z 16 przedstawia się Państwu Piotr Kosiorowski. Trenerem zespołu Dariusz Dowczyk. W rezerwie zostają Krzysztof Sadzawicki, Rafał Ruta, Bartosz Tarachulski, Jarosław Mazurkiewicz, Mateusz Bartczak i Mariusz Liberta. A no właśnie, na ławce rezerwowych jest Bartosz Tarachulski, piłkarz, który rozpoczynał od pierwszej minuty ostatnie ligowe spotkanie Polonii Warszawa przeciwko Odrze Wodzisław. Wtedy w ataku Tarachulski zagrał z Emanuelem Olisadebe, któremu bardzo szybko, bo już w trzeciej minucie odnowiła się kontuzja. W sumie trener Wdowczyk podjął zaskakującą mimo wszystko decyzję. Postawił od pierwszej minuty na Piotra Kosiorowskiego, zawodnika, który do tej pory w lidze rozegrał tylko 28 minut w wyjazdowym przegranym meczu z Pogonią Szczecin, a więc jest to jego debiut w Polonii od pierwszej minuty. To właśnie ten piłkarz oznaczony numerem 16. Bardzo odważna decyzja Dariusza Wdowczyka, ale Darek był znany na boisku jako piłkarz Legii, a następnie Celtiku, że był bardzo odważny, nie miał kompleksów i jako trener wykazuje się podobnymi cechami. Jest to szansa dla Kosiorowskiego. I już za chwilę początek meczu Polonia Warszawa Widzew Łódź. Spotkanie pomiędzy trzecim w tej chwili w tabeli Widzewem Łódź. Przed tą kolejką łodziani zajmowali drugie miejsce w ligowej tabeli, ale po wczorajszej wygranej Lecha spadli oczywiście na miejsce trzecie. Polonia Warszawa jak na razie na miejscu piątym. Poloniści wywalczyli w dotychczasowych meczach 36 punktów i mają 7 punktów straty do Widzewa. Z jednej strony dużo, z drugiej strony wcale nie tak dużo, jeśli brać poprawkę na to, że w naszej lidze od kilku lat przyznaje się 3 punkty za zwycięstwo. Godzina 16:03 i za chwilę dwaj piłkarze Widzewa, Artur Wichniarek i Marek Citko, rozpoczną spotkanie przy ulicy Konwiktorskiej. Jeszcze pan Marczyk sprawdza gotowość bramkarzy, swoich asystentów. Policzył, czy zawodników w czarnych strojach jest tyle samo, co w czerwonych. I zaczynamy. Maciej Terlecki. Kaczmarczyk. Pierwsza interwencja sędziego Zbigniewa Marczyka. Jest to nasz młody sędzia międzynarodowy. Duże przed nim perspektywy. Myślę, że poradzi sobie z tak trudnym i ważnym meczem. Ma już odpowiednie doświadczenie ku temu. Do składu Polonii Warszawa powraca w tym meczu Grzegorz Wędzyński, który po 7 żółtych kartkach pauzował w 2 ostatnich ligowych meczach Polonii, w meczach z Pogonią Szczecin i Odrą Wodzisław. Zaczynamy od małego sprzątania boiska. Sędzia i zawodnicy obu drużyn usuwają papierowe taśmy, którymi kibice zarzucili murawę. Ale to świadczy, że są kibice na Konwiktorskiej i to już jest to już dobry omen. Tak, ten stadion miał najniższą do tej pory frekwencję. Dziś sporo ludzi, jakieś myślę około 4-5 tysięcy. Jak na Konwiktorską to jest sporo. Oby zobaczyli dobre spotkanie. Powrócę jeszcze do nieobecnych w zespole Polonii Warszawa. Nie ma oczywiście Emanuela Olisadebe, któremu w ostatnim meczu z Odrą Wodzisław już w drugiej, w trzeciej minucie odnowiła się kontuzja. Nie wiem, czy piłkarz po prostu tak za bardzo chciał na tej grząskiej murawie się rozpędzić, czy był źle rozgrzany przed meczem. W każdym razie jego karencja może być dłuższa. Nie ma także Mariusza Malinowskiego, środkowego obrońcy odkrycia Polonii w tym sezonie. Mariusz Malinowski już w następnym ligowym meczu zagra. On pauzuje po czerwonej kartce, jaką zobaczył w Szczecinie. A jego pozycję środkowego, ostatniego,
obrońcy zajmuje dzisiaj Mariusz Pawlak. Dla niego to też nie jest nowina. Właśnie ten piłkarz. W drużynie Widzewa oczywiście nie ma, to nie jest niespodzianka, dwóch kontuzjowanych, Szymkowiaka i Zająca, ale oni, ich już pewnie nie zobaczymy do końca sezonu. Polonia wybrała boisko z wiatrem, wygrała losowanie. Zobaczymy, czy ten to silny dzisiaj wiatr pomoże gospodarzom w pierwszej połowie, bo po przerwie, pamiętajmy, o ile wiatr się nie zmieni, będzie to sprzymierzenie z gości. Pole karne wrzucał piłkarz Kariusz Bąk. Wędzyński. No i proszę, Grzegorz Wędzyński traci piłkę na rzecz Kaczmarczyka. 3-3. Świetna interwencja Pawlaka. Jeszcze citko do Kaczmarczyka. Uważa, by nie spalić. Artur Wichniarek, Michalski. Zbyt mocne zagranie do Marka Citki. Pierwsza bardzo dobra akcja Widzewa. Brawa dla ambicji i nieustępliwość do Rafała Kaczmarczyka, który nie dość, że nie pozwolił rozwinąć skrzydeł, wyprowadzić akcję Polonii Grzegorzowi Wędzyńskiemu, to jeszcze odebrał mu piłkę. Przed chwilą wiatr po raz pierwszy o sobie dał znać. Nadał piłce takiego rozpędu, że była ona dla Moskala niemożliwa do opanowania. Sporo dziś ważnych gości na trybunach z naszym słynnym trenerem, honorowym prezydentem Kazimierzem Górskim. Jest także minister Jacek Dębski, znani aktorzy Stefan Friedman, wiceprezydent miasta, a więc ważne wydarzenie piłkarskie w stolicy. Arkadiusz Bąk. Wciąż Bąk przy piłce. Gołaszewski. Wędzyński. Trafił w Kosiorowskiego i piłkę wyprowadza Sławomir Guda. To już Wichniarek. Faul. Przewinienie Igora Gołaszewskiego. To jeszcze raz to zagranie nieprzepisowe pomocnika Polonii. Od kiedy zespół Polonii Warszawa wrócił w szeregi Ekstraklasy, myślę o latach 90. grał na tym stadionie przy ulicy Konwiktorskiej z Widzewem 3 razy. No i proszę sobie wyobrazić, że polonistom ani razu nie udało się nawet zremisować na własnym stadionie z zespołem Widzewa, a porażki, jakie ponosił tutaj, były bardzo ciężkie. W sezonie 93-94 0-3, potem w sezonie 96-97 taki sam wynik 0-3, no i w ostatnim sezonie 97-98 przegrana 1-3. Polonia w ogóle tylko raz wygrała, będąc gospodarzem, w ogóle tylko raz wygrała w meczach pierwszoligowych z Widzewem Łódź. To było jeszcze w 1948 roku. Była gospodarzem tamtego meczu, ale też nie wygrała na Konwiktorskiej. Tamto spotkanie rozgrywane bowiem było na stadionie Wojska Polskiego. Dobrze Michalczuk. Poza tym pamiętajmy, że w tamtych czasach, w latach 40. to Polonia była słynnym zespołem, natomiast Widzew był dopiero pojawiającą się siłą w polskiej piłce. Dziś role się odwróciły. Jacek Dąbrowski, faulowany przez Rafała Kaczmarczyka. I rzut wolny wykonywany będzie przez Grzegorza Wędzyńskiego. Są oczywiście wysocy Kaliszan, Moskal w polu karnym. Wędzyński. Jeszcze Igor Gołaszewski, Kosiorowski i Arkadiusz Kaliszan ponad bramką Sławomira Olszewskiego. Pytałem przed meczem Dariusza Wdowczyka, skąd taka decyzja, skąd Piotr Kosiorowski, który ma zaledwie 28 minut rozegranych w pierwszej lidze na boisku przeciwko Widzewowi już od pierwszej minuty, a Dariusz Wdowczyk odpowiedział, no ale z kim w końcu ma taki chłopak się ogrywać jak nie z Widzewem? Jeśli ma zrobić karierę, to niech ją robi. Od razu wsadził go na wysokiego konia, ma grać przeciwko Widzewowi, ale powiedział, że jest to chłopak bardzo ambitny i na pewno nie pęka, mówiąc po piłkarsku, przed potyczką przeciwko Łapińskiemu, Boguszowi czy Gorszkowowi. Łapiński. Michalczuk do Michalskiego. Jeszcze raz Michalczuk. Marek Citko. Wierzdałskas, Pawlak i niebezpieczeństwo oddalone.
Terlecki. Michalczuk. Kaczmarczyk. Będzie aut dla Polonii. Widzew gra na razie z dużą swobodą. Widać, że są pewni swojej wartości, swojej siły po ostatnim zwycięstwie z Legią. Na razie zupełnie nie widać nerwowości w poczynaniach Widzewa. Myślę, że to gospodarze w tej chwili denerwują się bardziej i zdają sobie sprawę z siły rywala. Kaczmarczyk. Łapiński. Rozpędza się Tomasz Łapiński. I wciąż środkowa obrońca Widzewa. Przerwana akcja przez Marcina Jałokę. Piłka była pod nogami Marka Citki. Gula. Gołaszewski do Kosiorowskiego. Spalony, odgwizdany wracał Marek Citko. Marek Citko niepotrzebnie chyba ruszał do tej piłki, ponieważ jego współpartner nie był na spalonym i miał szansę dojścia do tego zagrania. Troszeczkę Marek nie wytrzymał nerwowo. Myślę, że gdyby zastygł w miejscu, pokazałby sędziemu i asystentowi głównemu, że nie uczestniczy w akcji, wtedy Kaczmarczyk przejąłby piłkę. Tak, i gwizdka na pewno by nie było. Sytuacja była taka szkoleniowa, jak mówią sędziowie. Bardzo dobrze jak na razie w środku pola piłkarze Widzewa. Kilka już ataków zawodników w czarnych koszulach przeciętych przez pomocników Marka Dziuba, a teraz główkował Tomasz Moskal. To właśnie ten zawodnik zastąpił już w czwartej minucie spotkania z Odrą Wodzisław Emanuela Olisadebę. W 51 minucie strzelił wyrównującą bramkę. Przypominam, że przed tygodniem Polonia, grając także na Konwiktorskiej, wygrała z Odrą Wodzisław 2-1. Teraz faulowany Jacek Dąbrowski przez Michalczuka. Brak Emanuela Olisadebę w Polonii jest to jednak dotkliwa strata w meczu w Krakowie z Wisłą. Zakończenie sensacyjnym zwycięstwem Polonii. Widać było, ile ten piłkarz znaczy dla gry czarnych koszy. No i nawet sam Dariusz Wdowczyk po tamtym wspomnianym przez pana meczu z Wisłą, przypomnijmy, wygrana 3-1, dwie bramki właśnie Emanuela Olisadebę. Powiedział, że mając w napadzie takiego piłkarza jest zupełnie spokojny o wyniki swojej drużyny. Olisadebę był świetnie przygotowany do sezonu. Znakomicie, zwłaszcza szybkościowo przygotowany. Twierdził nawet, że jest w tej chwili w stanie przebiec 100 metrów poniżej 11 sekund. Dariusz Wdowczyk śmiał się, że jest nawet za szybki dla swoich kolegów. Dąbrowski. I Łukasz Gorszkow wybija piłkę na aut. Bąk. Obok niego Terlecki. Pokazuje sędzia przywilej korzyści. A strzelał Igor Gołaszewski. Bardzo dobra decyzja Zbigniewa Marczyka. Umożliwiła polonistom szybkie rozegranie piłki. I było groźnie. Wrzucał piłkę Jacek Dąbrowski, a strzelał Igor Gołaszewski. Drugi z rzędu mecz prawego pomocnika Polonii. Myślał Gołaszewskim w podstawowym składzie. Gołaszewski do Wędzyńskiego. Wędzyński na razie nie jest sobą. Kilkakrotnie stracił w prosty sposób piłkę, a jest to przecież kluczowy zawodnik warszawskiej Polonii. Gra w Polonii ma się opierać w założeniu na tym trójkącie środkowych Kaliszan, Wędzyński i Bąk. Arkadiusz Bąk najbardziej ofensywnie grający, wysunięty pod parę napastników. Kosiorowski, Tomasz Moskal, Pawlak. Radosław Michalski włączył się do ataku. To już Sławomir Gula. Citko. Dobra interwencja Kaliszana. Moskal. Kontra Polonii. Kaliszan. Z przodu są Bąk i Kosiorowski. Nie ma spalonego, ale znów wiatr. To raz, a dwa, że jednak Kaliszanowi zeszła piłka z nogi. Nie było to dobre podanie. A młody Kosiorowski bardzo ładnie wyszedł na pozycję. Nie doczekał się jednak celnego zagrania. Gorszkow. Wędzyński. Odbita piłka od głowy
Radosława Michalskiego i Sławomir Olszewski. Biorąc pod uwagę doświadczenie obydwu bramkarzy, Olszewskiego i Szczęsnego, no zdecydowana dominacja bramkarza Polonii. Sławomir Olszewski ma tylko 26 spotkań, podczas gdy Maciej Szczęsny blisko 200. Tak, ale przyznać trzeba, że ten wychowanek Sandecji Nowy Sącz gra coraz lepiej i w tej chwili jest pewnym punktem Widzewa. Ma niezagrożoną pozycję między słupkami. Daniel Bogusz przepuścił piłkę Wichniarek. I z autu grę rozpocznie Widzew i Daniel Bogusz. W tej chwili Maciej Szczęsny jako kapitan głośnymi okrzykami instruuje swoich kolegów, żeby grać piłkę do nogi. Ma rację, ponieważ każde niedokładne podanie przy tym silnym wietrze kończy się stratą piłki. Faulował Marek Citko, Tomasa Żwirgrzałskasa. Po odejściu Grażwydasa Mikulenasa i Donatasa Węcewiciusa, Tomas Żwirgrzałskas jest już jedynym Litwinem grającym w Polonii i przy okazji jedynym reprezentantem kraju występującym w zespole skonwiktorskiej. Nie ma bowiem żadnego z piłkarzy Polonii powołanego do kadry na mecz z Czechami. Uwaga, bo atakuje Widzew. Terlecki do Wichniarka, nie było spalonego. Wichniarek faulowany przez Kaliszana. Trener Janusz Wójcik jest dziś oczywiście na trybunach stadionu Polonii. Przygląda się zawodnikom widzewskim, których powołał na mecz z Czechami. A może przypatruje się też niektórym polonistom na przyszłość. To jeszcze raz ten piłkarz, który przewinił, Arkadiusz Kaliszan. Rzut wolny dla Widzewa. Marek Citko. Pięciu jego kolegów w polu karnym Polonii. Citko. Kaczmarczyk. Wyjazd krzyczy Maciej Szczęsny. Wybija piłkę Jałocha i Gołaszewski. Gołaszewski, walczący Gorszkow i Kosiorowski. Nie było bliska sędziego, Arkadiusz Bąk. Czterech piłkarzy Polonii, tylko przez chwilę tylko dwóch obrońców Widzewa. Była okazja do doskonałej kontry, ale już zaprzepaszczona. Fatalne zagranie Arkadiusza Bąka. Zachował się egoistycznie. Miał do podania dwóch kolegów. To powinna być bramka, albo przynajmniej strzał na bramkę. Artur Wichniarek. Uwaga, biega pole karne Kaczmarczyk. Przepiękne uderzenie. I Widzew wprowadzi 1-0. Wspaniałe zagranie Wichniarka i piękny strzał. Naprawdę bramka godna filmowej kamery. Doskonała akcja Widzewa Łódź. I podopieczni Marka Dziuby obejmują na konwiktorskiej prowadzenie. Podawał Artur Wichniarek. I z powietrza pod poprzeczkę huknął Rafał Kaczmarczyk. Jeszcze raz, zobaczmy, nie było spalonego. Tutaj pięknie Artur Wichniarek uwolnił się spod opieki obrońców. Pilnowany był Marek Citko, ale już nie wbiegający Rafał Kaczmarczyk. I oto Maciej Szczęsny miał pretensje do swoich kolegów, że pozwolili wbiec Kaczmarczykowi z głębi pola. Ale mimo tego, że Kaczmarczyk nie był pilnowany, to jednak wielkie brawa za samą decyzję i za piękny strzał. Tak, brawa, wspaniała akcja Widzewa, szybko wykonany rzut. Myślę, że winien tu jest jednak także Arkadiusz Bąk, który w poprzedniej akcji zachował się fatalnie. Gdyby to inaczej rozegrał, mogła być bramka dla Polonii. Po 20 sekundach padła bramka dla Widzewa. Tak to już w piłce bywa. W 15 minucie meczu Rafał Kaczmarczyk strzela pierwszą bramkę i Widzew prowadzi na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 1-0. Teraz czekamy na zostać gospodarzy. Tomasz Wirgzdauskas. Źle przyjął piłkę w polu karnym Grzegorz Wędzyński. I odrzutu z autu gospodarzy. Rafał Kaczmarczyk. Były piłkarz Stomil Olsztyn. Wpisał się na listę strzelców już w 15 minucie spotkania. Zobaczymy, czy teraz trener Dariusz Dowczyk
zdecyduje się na wprowadzenie Bartosza Garapulskiego, chociaż może jeszcze za wcześnie na tego typu roszady. Ale znów źle rozpoczął się dla Pogoni mecz na własnym stadionie przeciwko Widzewowi. Mówiłem o tym fatalnym bilansie w latach 90. przeciwko tej drużynie na własnym boisku. Trzy razy grali na Konwiktorskiej, trzy porażki. Zresztą na stadionie Widzewa nie było też lepiej. Wiśniarek. Zatrzymany przez Jałokę. I faulował Sławomir Gula Igora Gołaszewskiego. A Rafał Kaczmarczyk w swoim 18. występie dla Widzewa Łódź w tym sezonie strzelił pierwszą bramkę. Wędzyński. Gula, Michalski. Wiśniarek. Ładnie w trójkącie rozegrana akcja przez Widzewiaków i już znaleźli się na wolnym polu. Pokazuje Wiśniarek, gdzie ma mu zostać zagrana piłka. No, myślę, że nawet gdyby nie interweniował Kosiorowski, to i tak nie było to dobre zagranie, bo na plecy Artura Wiśniarka. Tak, niedokładne. Aczkolwiek Widzew na razie bardzo groźnie kontratakuje i kilkakrotnie przy pewnej dozie szczęścia poloniści wyszli z opresji. Wirksztauskas. Dąbrowski. Wrócił do defensywy także Marek Citko. Z przodu odpara Rafał Kaczmarczyk, Artur Wiśniarek. Teraz spokojnie Radosław Michalski przepuścił piłkę i od bramki grę rozpocznie Sławomir Olszewski. Dobra, jedź na koniec, jedź najdalej. Szybko. Obaj trenerzy, i Dariusz Wdowczyk i Marek Dziuba, od kiedy przejęli swoje drużyny, mogą pochwalić się całkiem niezłymi bilansami, zwłaszcza bilans Marka Dziuby jest imponujący. W lidze 10 spotkań, 9 wygranych i tylko jedna porażka. Przed kilkoma tygodniami w Wodzisławiu z Odrą. Uwaga, bo znów atakuje Widzew. Wiśniarek. Nieudany strzał piłkarza Widzewa. Marek Citko zmienił buty. Widocznie miał jakieś problemy z poprzednią parą. W tej chwili sędzia asystent, pan Krzysztof Bartoszek do pola sprawdził, czy druga para butów jest zgoda z przepisami. Okazuje się, że tak, i Marek w nowych butach na boisku. Arkadiusz Bąk. Nie było jednak żadnego z partnerów, który by przejął piłkę. Kaliszan. Jałocha. Kosiorowski do Gołaszewskiego. Moskal, Gołaszewski i od bramki Widzew. Mimo to brawa dla Gołaszewskiego, który ambitnie walczył do końca i był bliski powodzenia. Mówiłem o doskonałym bilansie Marka Dziuby, dorzućmy do tego jeszcze dwa zwycięstwa w Pucharze Polski i porażkę z Aluminium Konin, ale tam Widzew zagrał już na pół gwizdka, wygrał bowiem swoje pierwsze spotkanie w 1/4 finału aż 3-0 z Aluminium. Całkiem dobrze gra także drużyna Polonii pod wodzą Dariusza Wdowczyka. 13 meczów, 7 zwycięstw, 4 remisy i tylko 2 porażki. Dla porównania trener Zdzisław Podedworny zdobył zaledwie 11 punktów w 9 meczach. Marek Citko przegrał pojedynek ze Żwirkształskasem i już szybko grę Polonii wznawia Mariusz Pawlak. Niedokładnie. Michalski. Kaczmarczyk. Rozbiegają się napastnicy Citko i Wiśniarek. Artur Wiśniarek, nie było spalonego. Sam naprzeciwko 3 obrońców Polonii. Jeszcze Kaczmarczyk. Teraz spalony Wiśniarek znalazł się tam trochę przypadkowo, ale rzeczywiście przeszkodził w tej akcji. A mogło być znowu bardzo groźnie.
Jak najbardziej, tutaj chyba nie będziemy mieli możliwości. To jeszcze przy piłce Artur Wichniarek. Podanie do Kaczmarczyka i popatrzmy, gdzie jest teraz Wichniarek. Jak najbardziej, no tak, musiał to... Sprawa ewidentna i pan Krzysztof Bartoszek, który zresztą jest doświadczonym międzynarodowym asystentem, musiał podjąć taką decyzję. Gula. Wciąż z wiatrem grająca Polonia w pierwszej części meczu. Teraz Arkadiusz Kaliszan wbiega w pole karne, licząc na dośrodkowanie. Właśnie Kaliszan i Michalczuk walczący z Kaliszanem. Od bramki rozpocznie Sławomir Olszewski, a to Marek Dziuba. Dobra, jedź, jedź. Widzę, przypomnę, przed tą kolejką 7 punktów przewagi nad Polonią. Swój mecz wygrał Lech Poznań. No ale gdyby już teraz skończyło się to spotkanie, Widzew powróciłby na drugie miejsce w tabeli. Tu Marek Citko wykazał się dużym sprytem, to on faulował. Zobaczmy, trzymał za koszulkę polonistę, jednak zrobił to tak sprytnie, że arbiter nie zauważył po prostu tego. Michalczuk. Przerwana akcja przez Dąbrowskiego i Maciej Szczęsny. W kierunku dwóch wysuniętych piłkarzy to Kosiorowski i Moskal. No jak na razie niewiele dobrego możemy powiedzieć o grze 18-letniego wychowanka Polonii. Piotr Kosiorowski ma problemy z uwolnieniem się spod opieki obrońców. Igor Gołaszewski doszedł nawet do piłki, ale nie dał rady już dośrodkować. Świetna asekuracja piłki przez Tomka Łapińskiego. Wykazał tutaj profesorską klasę przy tym zagraniu. Myślę, że niekorzystnie dla Polonii, iż odbyły się już mecze Lecha wczoraj i dzisiaj Legii. Widzew zna wyniki swoich najgroźniejszych rywali i po prostu musi ten mecz wygrać. Dla czarnych koszul może byłoby lepiej, gdyby ciągle pozostawało to dla Widzewiaków niewiadomą. Kaliszan. Terlecki i Bąk. Lepszy Widzewiak to już Kaczmarczyk. Do Wichniarka. Wichniarek, obok niego Marcin Jałoka. Podnosi rękę Wichniarek, ale to jest bramki. To jest typowe dzisiaj dla zawodników, że nawet jeżeli ewidentnie wybija piłkę, to jeszcze próbuje reklamować, a nóż sędzia da się przekonać. Zwierczdałskas. Tomasz Moskal. Gorszkow. Jacek Dąbrowski starał się na uderzenie prawą nogą. Kibice po przeciwległej stronie boiska ożywili się, gdyż piłka otarła się, ale o boczną siatkę, nie z tej strony, z której mogliby sobie tego życzyć kibice Polonii. W dalszym ciągu Widzew po bramce Kaczmarczyka w 15 minucie prowadzi 1-0. Tak, to było groźne, aczkolwiek Olszewski reagował prawidłowo i myślę, że odbiłby tę piłkę, gdyby szła w światło bramy. Moskal i Gorszkow. Rzut wolny dla Polonii. Jacek Dąbrowski. Znów w pole karne biegają wszyscy wysocy w drużynie czarnych koszul. Arkadiusz Bąk. Piłka odbita od nóg Terleckiego. Wylądowała spokojnie w rękach Sławomira Olszewskiego. Polonia wygrała 4 ostatnie spotkania na własnym stadionie. Wszystkie 4 rozegrane w rundzie wiosennej z GKS-em Bełchatów, Ruchem Chorzów, Górnikiem Zabrze i Odrą Wodzisław. Ostatni raz zespół z Konwiktorskiej przegrał na tym stadionie 3 października jeszcze ubiegłego roku z Lechem Poznań 1-2. Wtedy był to debiut Dariusza Wdowczyka w roli pierwszego trenera Polonii. Dość nieprzyjemny faul przed chwilą Kaliszana na Terleckim. Lekka kontuzja ścięgna Achillesa. Na szczęście nie była konieczna interwencja lekarza i masażysty. Bogusz. Citko. Znów rozpędzają się Kaczmarczyk, Wichniarek. Marek Citko, ale stracił piłkę. Dobra interwencja, wybrzał z kasa. Arkadiusz Bąk, lewą stroną biegnie Jacek Dąbrowski, do niego zagranie. Dąbrowski i Michalczuk.
Kaliszan. Jałoka. Dobre zgranie. Kaliszan. Jacek Dąbrowski. Poradzi sobie z Michalczukiem. Dał radę zacentrować, ale wybija piłkę Radosław Michalski. Przed chwilą rzeczywiście bardzo ładne zgranie piłki Tomasza Moskala. Przy swoim wzroście bardzo dobrze gra Tomasz Moskal. Głową oczywiście. A teraz faul Piotra Koszerowskiego. No trudno się dziwić, że Koszerowski przegrywa pojedynki z Łapińskim. Jednak różnica nie tylko wieku, ale przede wszystkim klasy piłkarskiej między tymi zawodnikami jest na razie bardzo duża. Przypominamy, Piotr Koszerowski jak do tej pory tylko 28 minut w roli rezerwowego wystąpił w meczu w Szczecinie, a dzisiaj to jego debiut od pierwszej minuty. Jacek Dąbrowski zdążył z interwencją Łukasz Gorszkow, choć przez chwilę wydawało się i ma pretensje Jacek Dąbrowski, że był przytrzymywany za koszulkę przez Widzewiaka. Tak to wyglądało w tej chwili, natomiast sam ślizg, atak na piłkę był już prawidłowy. Rzut rożny dla gospodarzy. Grzegorz Wędzyński. Niedobre było to wrzucanie piłki. Jeszcze raz będzie miał szansę Wędzyński. Arkadiusz Bąk. I od bramki grę rozpocznie Sławomir Olszewski. Ten mecz przypomina mi na razie, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, mecz Polska-Szwecja. Kiedy to przy stanie 0-0 Polacy nie wykorzystali, przepraszam, mówię o meczu Anglia-Polska na Wembley, kiedy Polacy nie wykorzystali kontry 3-2 i niedługo później padła bramka dla Anglików. Dziś było bardzo podobnie, świetna okazja, kontra Polonii niewykorzystana i bramka dla rywali. Kołaszewski wrzucił piłkę w polu karnym, Moska odgrywa do Wędzyńskiego. Ten trafia w nogi Michalskiego. Jeszcze Jacek Dąbrowski. Trzeba przyznać, że Poloniści mają dobrze opracowany ten sposób rozgrywania ataku. Zgranie piłki przez Moskala do wbiegającego partnera. Taki sposób gry wymyślili Norwegowie. To jest ulubiony sposób gry drużyn norweskich. Nie tylko reprezentacji, ale i klubów. Zagranie do najwyższego napastnika w pole karne i zgranie głową na bok do wbiegającego kolegi. Z kolei widać, że Widzew ma, bardzo lubi i chwali sobie grę z kontry. No taki wynik, jaki mamy w tej chwili na boisku przy ulicy Konwiktorskiej, oczywiście ustawił ten mecz i taki, a nie inny przebieg wydarzeń na boisku. To Polonia ma optyczną przewagę. Polonia przeważa, jest częściej na połowie Widzewa, ale goście wyprowadzają bardzo groźne kontry. Jedna z nich, przypomnijmy, już zakończyła się bramką. Żwirczałska z pole karne. Olszewski atakowany przez Kaliszana. Piłka w rękach byłego bramkarza Sandecji Nowy Sącz. Tymczasem jakiejś kontuzji doznał Łukasz Gorszkow. Jest opatrywany poza boiskiem. Zdaje się. Pierwsza w tym meczu żółta kartka. Sławomir Gula otrzymał ją za faul na Marcinie Jałosze. To stało się jeszcze poza kamerami Kanał Plus, kiedy oglądaliśmy powtórkę interwencji Olszewskiego. Gula sfaulował Marcina Jałokę. Tak, zupełnie bezsensowny faul. Daleko od własnej bramki. Gula tutaj, nie rozumiem jego zachowania. Po pierwsze, może zrobić krzywdę rywalowi. Po drugie, nie ma to żadnego uzasadnienia w przebiegu akcji. Wszystko działo się bardzo daleko od bramki Widzewa. No i po trzecie otrzymał żółtą kartkę, która może wykluczyć go z jednego z następnych spotkań. To była piąta żółta kartka dla Sławomira Guli w tym sezonie. Wrócił już na boisko Łukasz Gorszkow, ale teraz Polonia gra w dziesiątkę. Nie ma Marcina Jałopy. 32 minuta spotkania. Od 17 minut Polonia przegrywa na Konwiktorskiej z Widzewem 0-1. Gołaszewski do Bąka. Wciąż Arkadiusz Bąk, faulowany.
też był to brzydki faul Maćka Terleckiego. Niestety Maćkowi, który jest bardzo zdolnym piłkarzem, zdarzają się często nieprzepisowe zagrania. Stanowczo zbyt dużo fauluje. A jest już na tyle dojrzałym piłkarzem, że powinien to wyeliminować. Rzut wolny dla Polonii. Gospodarze już w komplecie. Wrócił na boisko Marcin Jałocha, który teraz walczy o piłkę z Kaczmarczykiem. Kaczmarczyk do Michalczuka. Zagranie troszkę na aferę. Liczą, że przy tym wietrze pogubią się poloniści, ale Mariusz Pawlak, widząc, że nadbiegają i Citko, i Wichniarek, nie bawił się w żadne kalkulacje, wybił piłkę daleko na aut. Ale bardzo ładnie wychodzili widzewiacy tego kontrataku. Pokazało się natychmiast trzech zawodników w czerwonych koszulkach na pozycji. I gdyby podanie było trochę dokładniejsze, mogła być druga bramka. Citko. I już ruszają Wichniarek i Kaczmarczyk. Bardzo groźna jest ta trójka w dzisiejszym spotkaniu dla obrońców Polonii. Moskal i Kosiorowski. Żaden z nich jednak nie trafił w piłkę. Gorszkow do Łapińskiego. Michalski. Sławomir Gula. Obok niego Jacek Dąbrowski. Przeniósł się na przeciwległe skrzydło. Główka Michalczuka. Dobre kilka metrów od bramki Macieja Szczęsnego. Były piłkarz Widzewa Maciej Szczęsny. W zespole Widzewa mamy z kolei byłego zawodnika Polonii Warszawa. To Maciej Terlecki, który grał w drużynie Skłon Wiktorskiej jeszcze w drugiej lidze, w sezonie, kiedy to Polonia po raz pierwszy w latach 90. wywalczyła awans do Ekstraklasy. To był sezon 92-93. Kilka zaledwie spotkań i jedna bramka. Za to Maciej Terlecki bardzo dobrze pamięta, strzelił w meczu ze Stalą Rzeszów. Teraz musi być żółta kartka dla polonisty. Oczywiście słuszna decyzja. Otrzymuje ją Mariusz Pawlak. I sam jest sobie winien, ponieważ mógł wybić piłkę na aut. Byłby spokój. Wdał się w dribbling, stracił ją. I później musiał uciec się do faulu. Złapania przeciwnika za spodenki. No i jeśli nasze kalkulacje są dobre, Mariusz Pawlak zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie, co oznacza, że w następnym ligowym meczu nie zagra. Marek Citko. Wybija piłkę Kaliszan. Terlecki. Kaczmarczyk. Dobra jednak główka Moskala. I teraz kontra Polonii. Kosiorowski. Nie doczekał się podania od partnera. Tomasz Moskala teraz zwija się z bólu. Kosiorowski. Nie było faulu. Prawidłowo interweniował Łukasz Gorszkow. Być może młody polonista upadł po prostu nieszczęśliwie i potłukł się przy tym upadku. No jednak tam, nie wiem, czy nie zakleszczyła się jednak noga Kosiorowskiego między nogami. Tak, ale to był przypadek. Uwaga, Polonia nie trafia w piłkę Kaliszan. Chyba zamknął oczy. Tak wyglądało, jakby skakał z zamkniętymi oczami. Trzeba przyznać, że Polonia mimo niekorzystnego rezultatu stara się, walczy bardzo ambitnie. Przewaga umiejętności czysto piłkarskich jest jednak po stronie Łodzian. Kaczmarczyk świetnie uwolnił się spod opieki najpierw Igora Gołoszewskiego, potem okiwał Jałochę. Terlecki. Grać dalej pokazuje sędzia, chociaż faulowany był. Ale piłkarze Widzewa nie zdecydowali się na kontynuowanie gry. No nieładne zachowanie Maćka Terleckiego. Faul Bąka był. To się zdarza w piłce, walczyli obaj o piłkę. Sędzia zastosował przywilej korzyści. Zupełnie nie rozumiem zachowania Macieja Terleckiego. No może domagał się żółtej kartki po prostu dla Arkadiusza Bąka? Domagał się albo żółtej kartki, albo odgwizdania tego faulu. Być może nie widział, że jego drużyna utrzymała się przy piłce. Tylko to by go tłumaczyło.
teraz ładne zachowanie, zresztą spotykane już powszechnie na boiskach, oddanie piłki przeciwnikowi. Radosław Michalski. Bogusz, blokowana piłka przez Wędzyńskiego. Faulowany przy tym piłkarz Polonii Warszawa. Grzegorz Wędzyński, jak mówiłem, wraca do drużyny po dwóch, po siedmiu żółtych kartkach w zasadzie i dwóch meczach przerwy. Kto wie zresztą, jak długo jeszcze będzie grać Grzegorz Wędzyński w klubie przy ulicy Konwiktorskiej. Wróble ćwierkają, że po zakończeniu tego sezonu Wędzyński wyjedzie z Polski i grać w jednym klubie, w jednym z klubów południowej Europy. Mariusz Padlak. Wciąż Pawlak. Arkadiusz Bąk, ale... Nie zrozumieli się. Bąk poszedł na lewo. Pawlak zagrał w prawą stronę. Nie zrozumiał intencji kolegi. I przy okazji jeszcze poloniści faulowali. Marek Dziuba, to ten pan pierwszy z prawej. Szkoleniowiec Widzewa, jak zwykle, bardzo zestresowany. Nie zazdroszczę nigdy żadnemu trenerowi, kiedy patrzę, jakie stresy oni przeżywają podczas spotkań swoich zespołów. Pół biedy jeszcze, jak drużyna wygrywa, tak jak, jak to jest akurat w przypadku pana Marka Dziuby. Znamienne, że po twarzy Marka Dziuby trudno wyczytać, jaki jest jaki naprawdę jest wynik. Uwaga, Sławomir Olszewski. No i proszę, niewiele brakowało, a byłoby 1-1. Tak, teraz. Musimy zobaczyć raz jeszcze. Zdaje się, że tam nieporozumienie między tym razem obrońcami Widzewa. Zdaje się, że Olszewski nie krzyknął swoim kolegom. Moja, co jest znakiem, że decyduje się na łapanie piłki. Popatrzmy. Musnął lekko piłkę Moskwal. Łapiński i Olszewski wpadli na siebie. Tak, tutaj Olszewski, sądzę, że zabrakło okrzyku, bo jest taki niepisany zwyczaj, że bramkarz musi krzyknąć głośno moja i wtedy koledzy umożliwiają mu dobiegnięcie do piłki. Nieudany rzut rożny Widzewiaków. Piłka nie opuściła boiska, odbita od porągiewki. Terlecki, faulowany przez Arkadiusza Bąka. No i mamy zmianę. Bartosz Tarachulski wchodzi na boisko w miejsce Piotra Kosiorowskiego. Kosiorowski utyka, ale nie wiem, czy to jest przyczyna zejścia z placu gry, czy jednak no fakt niezaprzeczalny, że Kosiorowski nie radził sobie z obrońcami Widzewa. Myślę, że oba te powody, chyba jednak odniósł kontuzję w tym starciu z Gorszkowem. Natomiast sądzę, że gdyby nawet nie było tej kontuzji, to i tak w przerwie ta zmiana by nastąpiła. No, ale jednak za wysokie progi. Robi się bardzo krótka ta ławka rezerwowych trenera Dariusza Wdowczyka, jeśli chodzi o napastników. Nie ma Emanuela Olisadebe. Oczywiście można przesunąć Arkadiusza Bąka, który wie jak zdobywa się bramki, o czym przekonał nas ubiegły sezon. Na ławce rezerwowych w Polonii jest natomiast jeszcze kilku pomocników. Ruta, Mazurkiewicz, Bartczak. Uwaga, piłka poszybowała ponad głową Arkadiusza Kaliszana. Jest obrońca Krzysztof Sadzawicki i rezerwowy bramkarz Mariusz Liberda. Ostatnie minuty pierwszej części meczu na Konwiktorskiej w spotkaniu piątej drużyny i drugiego zespołu tabeli przed tą kolejką. Górą jak na razie Widzew. Prowadzenie 1-0 po przepięknej bramce Rafała Kaczmarczyka. Walka w parterze. Ciekaw jestem, jaka będzie decyzja pana Marczyka. Kilku zawodników przykryło piłkę. Rzut sędziowski. I będzie chyba rzut sędziowski. Po prostu piłka zniknęła z pola widzenia arbitra. Bardzo rzadka decyzja. Ale zgodna z przepisami. Po prostu kiedy sędzia traci piłkę z pola widzenia, musi grę przerwać. Gra już wznowiona. Tym razem nieudanie Rafał Kaczmarczyk. Gra zrobiła się trochę nerwowa. No tak, a Piotr Kosiorowski jednak nie mógł po prostu kontynuować gry. Widzimy teraz opatrywana noga 18-letniego wychowanka Polonii Warszawa. Sławomir Gula
pozwolił piłce opuścić boisko. I od bramki jeszcze raz rozpocznie Sławomir Olszewski. Coraz bardziej porywisty wiatr. Chyba Andrzej Strzelan wykrakał te chmury znad Bielan. Zaczynają docierać na Muranów, gdzie mieści się stadion Polonii. Tak, boję się, że zaraz będzie padało. Kibice, którzy bardzo ładnie do tej pory się zachowują, dopingują swój zespół, troszeczkę jakby stracili wiarę, że Polonia przed przerwą wyrówna. Bo obraz gry układa się jednak moim zdaniem na korzyść Widzewa. Jest to drużyna bardziej pewna swojej wartości. Marcin Jałoka. Przewinienie. Sławomira Guli i rzut wolny dla Polonii. Piłkę ustawia Jacek Dąbrowski. Bardzo tłoczno w polu karnym. Są oczywiście Tarachulski, Moskal, Kaliszan. Trzej wysocy. No i uwaga, niewiele brakowało. A doszedłby do piłki Bartosz Tarachulski. Odrzut rożnego, jeszcze raz Polonia. Najwyższy atak w Polsce, mówi się o parze Tarachulski-Moskal, kiedy wybiega na boisko. Tak, rzeczywiście wzrost jest ich atutem. I widać to w dzisiejszym meczu. Koledzy zagrywają przede wszystkim górne piłki na pole karne Widzewa. A rzut rożny wybijać będzie Igor Gołaszewski. Jedna już z ostatnich sytuacji w pierwszej części meczu. Olszewski. No nie była to zbyt pewna interwencja bramkarza. Myślę, że tutaj znowu wiatr zrobił swoje. Piłka zatrzymała się przed Olszewskim. A skakali Grzegorz Wędzyński i właśnie wybijał piłkę na rzut rożny Sławomir Olszewski. Grzegorz Wędzyński przepycha się z Gulą i Michalczukiem. Jeszcze raz z narożnika boiska Igor Gołaszewski. Nikt nie dotknął piłki po drodze od bramki. Pokazał pan Zbigniew Marczyk. Grę rozpoczną piłkarze Widzewa. Sprytnie to chcieli rozegrać poloniści. Krótko do Wędzyńskiego, ale piłka uciekła. O, teraz widać to w powtórce. Było to, widać, jest to wyuczone na treningach, ale tym razem się nie udało. Tarachulski. Ale nie mają miejsca piłkarze Polonii, napastnicy Polonii od początku meczu. Cały czas bardzo ścisłe krycie Igor Szkowa i Bogusza. Teraz Jacek Dąbrowski w biegowym pojedynku z Michalczukiem. Dąbrowski, bardzo ładny zwrot teraz polonisty. Wybija piłkę jednak Tomasz Łapiński. Ładna akcja Jacka Dąbrowskiego, który jest wyróżniającym się zawodnikiem swojej drużyny. Wędzyński. Teraz taka sztuczka techniczna Wędzyńskiego. I w 45 minucie jeszcze raz rzut wolny dla gospodarzy. Grzegorz Wędzyński, wychowanek Gromu Przasnysz, zmieniał już kilka klubów. Grał przecież w Legii, grał w Łodzi, grał w Polonii. Próbował, był na testach za granicą. Jest to dobry duch, tak, każdej drużyny. Bardzo sympatyczny i kulturalny zawodnik. Igor Gołaszewski z rzutu wolnego. No i bramka. Arkadiusz Bąk na 1-1. Zaskakująca była to sytuacja. Widać było od kilku minut, że Widzewiacy mają problemy z piłkami rzucanymi w bezpośrednie sąsiedztwo bramki Olszewskiego. Tam jest jakieś nieporozumienie między bramkarzem a obrońcami. I za trzecim razem się udało. Za trzecim razem Widzewiacy musieli zapłacić karę. Siódmy gol w 22 ligowym meczu w tym sezonie Arkadiusza Bąka. Tak, piłka jest... Olszewski nie wybiegł z bramki. Stoperzy liczyli chyba, że on wyjdzie. I Arkadiusz Bąk wykazał się świetną intuicją w stylu Gerda Millera. Wybieg zza pleców obrońców. Wspaniale. Sławomir Olszewski popatrzył wymownie na Tomasza Łapińskiego. On ale chyba w ostatniej chwili odstawił nogę. Ale to już trzeci raz w ciągu kilku minut podobne nieporozumienie. Bramka do szatni, tak zwana, może pozytywnie zadziałać na polonistę. Widzewem Łódź 1-1. Pierwszy wywiad ma dla nas Paulina.
Koziorowski, napastnik Polonii Warszawa. Trener Wdowczyk dał Ci dzisiaj szansę już grać od początku meczu, ale jakaś ciężka kontuzja chyba uniemożliwiła Ci dogranie tych pierwszych 45 minut. Tak, w jednym ze starciu, nie pamiętam z którym to zawodnikiem, zawodnik Widzewa zrobił ślizg, wygięła mi się noga, próbowałem grać, niestety duży ból w kostce nie pozwolił mi dokończyć meczu. Polonia miała optyczną przewagę, były te bardzo groźne kontrataki Widzewa, ale udało wam się w ostatnich tutaj już sekundach pierwszej połowy strzelić bramkę. Tak, takie mieliśmy założenia taktyczne. Trener kazał od początku ostro zaatakować Widzew, zagrać pressingiem i to przyniosło efekt w końcówce pierwszej połowy. Dziękuję, oddaję głos Jackowi Laskowskiemu. Czarne chmury zbierały się nad stadionem czarnych koszul, ale w sumie zaświeciło słoneczko. To już tylko w przenośni w ostatniej minucie tej połowy. 1-1. Polonia wykorzystała chyba jedną z ostatnich szans tej gry z wiatrem. Tak, trzeba powiedzieć, że bardzo silny wiatr. Za mało było zdecydowanie strzałów z drugiej linii. Natomiast obydwa zespoły są świetnie przygotowane motorycznie. Gra jest bardzo agresywna, gra kontaktowa. I widać, że zarówno pobyt w Anglii ostatnio i Widzewa i to, co preferuje, prawda, Wdowczyk z Engelem, tutaj mają zebrać plony. Co mi się w ogóle generalnie podoba. Przepiękne obydwie bramki. Tutaj błąd na pewno, bo powinien troszeczkę to wcześniej... To omówimy za kilka minut, tak? Te akcje będziemy powtarzać. Sądzę, że Widzew ma wyższe umiejętności techniczne i powinien bardziej kontrolować grę. Grając pod tak silny wiatr, bramka zbyt często prowadza piłkę z powrotem do walki, zamiast do wychodzących, szczególnie bocznych obrońców, dogrywać, kontrolować tę grę i piłkę. Tym bardziej, że potencjał tego zespołu jest bardzo duży. Kilka świetnych akcji Łapińskiego, piękne wejście w akcję ofensywną, wspaniałe wychodzenie na pozycję Wichniarka i tu jest ciągłe zagrożenie bramki Polonii. Natomiast Polonia preferowała grę długim podaniem. Ono przy takim wietrze musi być bardzo dokładnie, żeby to podanie prostopadłe na linii działania. Natomiast bardziej byłoby wskazane grać zdecydowanie skrzydłami, tym bardziej, że jest kilka punktów również słabych w zespole Widzewa. Drodzy Państwo, popatrzmy, jak wyglądały statystyki pierwszej połowy. 5 strzałów polonistów, 1 w światło bramki, no i ten jeden wylądował w siatce po strzale Arkadiusza Bąka. Nie, 3 strzały tylko drużyny Widzewa, też tylko 1 w światło bramki i też bramka w tym przypadku Rafała Kaczmarczyka. 12 fauli polonistów, żółta kartka dla Mariusza Pawlaka, w sumie dużo ostrej walki. W pierwszej połowie 15 razy przewinili Widzewiacy. Najczęściej Marek Citka, żółta kartka dla Sławomira Guli. Rzuty rożne wykonywała tylko Polonia, 4-krotnie. A z kolei na spalonych byli tylko piłkarze Widzewa. Drodzy Państwo, za kilka minut wracamy na stadion przy ulicy Konwiktorskiej. Teraz na kilka minut oddajemy antenę do studia. Witamy ponownie ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Mecz Polonia-Widzew do przerwy 1-1. Rozstrzelali się nasi pierwszoligowcy. Na razie w dotychczasowych meczach 23. kolejki każda z drużyn zdobyła przynajmniej jedną bramkę. Niektórzy zdobyli tych bramek więcej. W Warszawie na razie jest porówno i pora, abyśmy razem z panem Andrzejem Strejlałem omówili sytuacje, po których padały bramki w pierwszej części meczu. Najpierw akcja z 15 minuty. Akcja Widzewa, zagranie Wichniarka i piękny gol Rafała Kaczmarczyka. No to jest cudowne. Przede wszystkim wstępna faza tej akcji, kiedy Wichniarek wychodzi na wolną pozycję, czuje świetne podanie, zabiera się zwrót i bardzo precyzyjne dośrodkowanie. Zresztą takich akcji Wichniarek tutaj miał więcej. Zawodnik, który naprawdę imponuje, grą bez piłki, a tu jeszcze zademonstrował nam świetną technikę i świetne podanie. Wspaniały strzał Kaczmarczyka, Maciek Szczęsny tu jest absolutnie bez szans. 1-0, tak padł gol dla Widzewa. Pierwsza bramka Rafała Kaczmarczyka ligowa w barwach łódzkiego klubu i to od razu niezwykle efektowna. Bardziej uporządkowana gra Widzewa w tych pierwszych minutach, choć łodzianie w pierwszej połowie grali cały czas pod dosyć silny wiatr. I za chwilę akcja z 46 minuty. Nie oglądał Widzew relacji z meczu Polonia-Odra, nie wyciągnął żadnych wniosków. Niemal bliźniacza sytuacja, tak, tu widać, do tej, po której padła zwycięska bramka w meczu, tak, z Odrą. Tu widać, że jakby miał Tomek Łapiński pretensje do bramkarza, który jednak powinien wyjść, widział, obserwował biegających zawodników, a jakby czekał na tą piłkę i zemściło się to jednak utratą bramki.
Tak jak wtedy, nie Tarachulski, nie Moskal, nie Kaliszan, nie wysocy piłkarze, ale najniższy z nich, Arkadiusz Bąk. Po raz drugi w kolejnym spotkaniu wykazuje znakomitą intuicję, świetne ustawianie i widać, że tutaj trenerzy Polonii ten element dopracowują. To nie jest już pierwszy stały fragment gry w wielu meczach, jakie żeśmy w tej rundzie oglądali. Zarówno jeżeli chodzi o rzuty rożne, jak rzuty wolne, bite z sektorów bocznych. Jest to element, który ma Polonia dobrze opanowany. Dobra, kolejka w sumie dla najlepszych strzelców poprzedniego sezonu. Dwie bramki dziś Mariusza Śrutwy i gol Arkadiusza Bąka. Pora na kolejny wywiad. Paulina Bojarska tym razem rozmawia z menedżerem z Francji, panem Tadeuszem Fogielem. Nie jest tajemnicą, że przyjechał pan tu oglądać Artura Wichniarka, którym interesuje się kilka francuskich klubów. Znaczy nie przyjechałem tylko obserwować Artura Wichniarka, który 17 warunkami jest, na pewno jest bardzo ciekawym towarem dzisiaj na całą Europę. Jest również kilku innych piłkarzy jak Wędzyński i tak dalej, ale nie kłamie, Wichniarek jest w tej chwili piłkarzem, który może śmiało występować w klubach francuskich czołowych, tym bardziej, że francuscy piłkarze wyjeżdżają do Włoch, do Hiszpanii i staje, taka jest możliwość w tej chwili, że kluby francuskie potrzebują tego typu piłkarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy powinien Artur Wichniarek tak szybko wyjeżdżać, czy powinien jeszcze pograć w polskiej lidze? To jest trudna odpowiedź na pytanie. Zależy, gdzie miałby jechać, do jakiego klubu. Tym bardziej, że widzimy w ostatnich latach, że ten szalony upust krwi, wyjazd naszych zawodników do rozmaitych klubów, nieraz i przeciętnych, gdzie też nie odgrywają czołowych ról, naprawdę powoduje to, że nie możemy stworzyć kolejni trenerzy silnej reputacji na miarę, prawda, oczekiwań społecznych, ambicji samych zawodników i trenerów prowadzących drużynę. No, także na to pytanie musiałbym znać odpowiedź tylko wtedy, jeżeli znałbym nazwę klubu i co ten klub sobie prezentuje. Bo wtedy dopiero byłaby szansa, żeby on się rozwijał, a jest to niezwykle utalentowany zawodnik. Utrzymuje wysoką formę, 17 goli do tej pory w Ekstraklasie. Najskuteczniejszy, no i jak widzieliśmy, potrafi także dokładnie podać, zagrać piłkę kolegom. Powołany przez Janusza Wójcika na towarzyski mecz z Czechami. Być może zagra po raz drugi w kadrze. Ja sądzę, że to jest podobnie jak z Maćkiem Terleckim, który grał na pozycji pomocnika i obrońcy. Tak samo z nim on grał w pomocy, teraz gra w napadzie, a więc wrócił jakby do swojej pierwszej pozycji, że to mu pomogło w rozwoju i sądzę, że ma szansę wyrosnąć naprawdę na świetnego zawodnika, odpukać, jeżeli nie będzie kontuzji, tym bardziej, że i mecz dzisiejszy jest tak, jak się gra na zachodzie, twardy, bezwzględny, bo taka jest dzisiejsza piłka nożna. Panie Jerzy, czego możemy spodziewać się po przerwie w tym spotkaniu? Teraz Widzew będzie grał z porywistym Wiatrem. Przy dobrych umiejętnościach technicznych ten Wiatr może być sprzyjający. Tak, ciekaw jestem, jaką taktykę przyjmie teraz szczególnie, prawda, Polonia, czy ten rezultat ją zadowala, bo jednak nie ulega wątpliwości, że są świetnie przygotowani. To, co spodziewałem się w pierwszej połowie, że oni zastosują pressing już w strefie obrony przeciwnika, wykorzystując nawet warunki atmosferyczne, zobaczymy, z czym odpowie Polonia. Natomiast z pewnością tutaj będą bardzo groźne, szczególnie strzały z dystansu i możliwości, umiejętności zawodników predysponujące ich do gry kombinacyjnej, szczególnie te wszystkie akcje w trójkącie na skrzydłach, mogą być zabójcze tutaj dla Polonii. Ja sądzę, że będzie to dalej bardzo interesujące widowisko, tym bardziej, że tak jak powiedziałem na początku, obydwa świetnie przygotowane zespoły, ale jednocześnie na pewno paraliżuje ich troszeczkę stawka tego meczu, bo jednak te punkty w tym meczu są podwójnie liczone między konkurentami, a umówmy się, że jest to spotkanie ścisłej czołówki naszej klasy ligowej. Drodzy Państwo, za chwilę druga połowa meczu. Oddajemy głos komentatorom Tomaszowi Smokowskiemu, Michałowi Listkiewiczowi. Andrzej Strejlał zwrócił na to uwagę. Polonia grająca w pierwszej części meczu z Wiatrem za mało chyba oddawała strzałów z dystansu. Tych strzałów zabrakło. Teraz Dariusz Dowczyk i jego piłkarze wracają na boisko. Już za chwilę rozpoczyna się druga część spotkania. Polonia-Warszawa. Maciej Szczęsny, piłkarz, który nie miał najmniejszych szans, powtórki, które oglądaliśmy w przerwie, jeszcze raz nas do tego przekonały. Nie miał nawet szans obronić tego strzału, nie miał szans podnieść rąk do, by tak, bronić strzału Kaczmarczyka. Strzał Kaczmarczyka był piekielnie mocny, zawodnik niepilnowany, mógł precyzyjnie przymierzyć nie tylko Maciej Szczęsny, również myślę wszyscy inni bramkarze, nie tylko w Polsce, nie obroniliby tego strzału. Jacek zwrócił uwagę, że w dotychczas zakończonych meczach, a także w tym trwającym teraz, wszystkie zespoły naszej Ekstraklasy zdobywały już bramki. Górnik Zabrze Lech 1-2, Wisła GKS Katowice 4-1, GKS Bełchatów Legia 1-2. Przypomnę tylko, że jest to runda rewanżowa za ósmą kolejkę naszego sezonu. I w tamtej ósmej kolejce padło jak do tej pory najwięcej goli w naszej Ekstraklasie, bo aż 33 bramki. To ponad 4, średnia jest ponad 4 gole na jeden mecz. Zwłaszcza ciekawa, dzisiaj będzie rewanżowe spotkanie między Odrą Wodzisław a Zagłębiem Lubin. Przypomnę, że na jesieni było 4-4. Tak, to pocieszające, że pada coraz więcej bramek.
i symptomatyczne. Bardzo dużo bramek w końcówkach meczu, jak chociażby wczoraj w Zabrzu w ostatnich sekundach. Miejmy nadzieję, że dzisiaj na Konwiktorskiej doczekamy się jeszcze nie jednej bramki w drugiej odsłonie. I cieszmy się, że Andrzej Strejlał nie okazał się dobrym meteorologiem i zaświeciło nam słoneczko, a więc te chmury gdzieś jednak odpłynęły. Sędzia pan Zbigniew Marczyk daje sygnał do rozpoczęcia drugiej części spotkania. Jest 5 minut po godzinie 17. Polonia Widzew 1-1. Przypomnę państwu składy obydwu zespołów. Goście Widzew w bramce Sławomir Olszewski, z trójką Tomasz Łapiński, kapitan zespołu, numer 4 Łukasz Gorszkow. Numer 13 Sławomir Gula, z szóstką Marek Citko, 7 Radosław Michalski, 8 Artur Wichniarek, 9 Rafał Kaczmarczyk, z numerem 10 Andrzej Michalczuk, z 15 Daniel Bogusz i numer 19 Maciej Terlecki. Uwaga, bo przedziera się Dąbrowski. Będzie pierwszy w drugiej części meczu rzut rożny dla gospodarzy. A Polonia rozpoczęła ten mecz w składzie w bramce Szczęsny, z numerem 10 Gołaszewski, z trójką Żwirgrzdałska, z piątką Kaliszan, z numerem 20 Bąk, z dziewiątką Pawlak, z ósemką Dąbrowski, z siódemką Wędzyński, z numerem 22 Jałoka, z szesnastką Grałko Siorowski, zastąpiony w 40 minucie przez Tarapulskiego, z czternastką i numer 11 Moskal. Uwaga, wybija piłkę Łapiński, jeszcze Igor Gołaszewski. Ładnie z wodem uciekł Guri. Galiszan! Wspaniałe zagranie Igora Gołaszewskiego i piękna główka Galiszan. Ale współautorem tej bramki jest Igor Gołaszewski, piłkarz troszeczkę do tej pory niedoceniany, głównie na ławce rezerwowych. Wypożyczany był przez Polonię do innych klubów. Od kilku kolejek jego forma jest bardzo wysoka. Miał mnóstwo czasu tak naprawdę Arkadiusz Kaliszan, by złożyć się do strzału, by dokładnie przymierzyć. Tak naprawdę byłbym zdziwiony, gdyby piłka nie znalazła się w bramce, bo tym razem, jeśli chodzi o krycie, to Widzewiacy zupełnie się nie popisali. Popatrzmy raz jeszcze. Igor Gołaszewski najpierw pięknie ucieka Guli. I teraz popatrzmy, gdzie są. Jest aż tutaj dwóch piłkarzy Polonii, bo z piątką Kaliszan i za jego plecami jeszcze Arkadiusz Bąk, zupełnie niepilnowani. Tak, mógł przymierzyć tak, jak chciał i zrobił to. Troszeczkę przesadzili teraz kibice Polonii, którzy rzucili na boisko takie race palące się. Wygląda to może ładnie, ale jest bardzo niebezpieczne i miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Zresztą delegat PZPN-u, pan Jan Zoby z Częstochowy, z pewnością będzie musiał to odnotować w swoim raporcie. Tak więc, biorąc pod uwagę minuty spotkania, w ciągu dwóch zmieniło się diametralnie spotkanie na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej. W 15 minucie Widzew wprowadził 1-0, potem w ostatniej minucie pierwszej części meczu Polonia wyrównała za sprawą Bąka, a w pierwszej minucie drugiej części spotkania za sprawą Arkadiusza Kaliszana gospodarze objęli prowadzenie. I co też jest znamienne, nie wiem, czy to teraz na tej powtórce będziemy widzieli, jeszcze przed uderzeniem Kaliszana Arkadiusz Bąk już podniósł ręce do góry, wiedząc, że no, w takiej sytuacji jego kolega nie może skupić. Zna swojego kolegę i wie, że w takich sytuacjach 10 na 10 strzela bramki. Teraz nieładny faul Arkadiusza Bąka na Guli. No teraz gra może być bardzo nerwowa, bo Widzew widzi, że nie układa się tak sytuacja, jakby sobie życzył. A poloniści z kolei chyba trochę jednak gorzej wyszkoleni technicznie od Widzewiaków będą się starali wszelkimi sposobami utrzymać ten wynik. Sądzę, że trener Dariusz Wdowczyk tutaj bardzo dobrze nastawił swoją drużynę w przerwie i czym troszeczkę zaskoczył chyba Marka Dziubę, ale bardzo groźnie. Uwaga, Kaczmarczyk. Dalej gra Widzew, znów Rafał Kaczmarczyk. Michalczuk i broni Maciej Szczęsny. A tam coś złego dzieje się z Grzegorzem Wędzyńskim. Wyturlał się za boisko, nie wrócił jednak o własnych siłach, a więc nic groźnego. Wcześniej leżał w polu karnym Rafał Kaczmarczyk, ta akcja trwała dalej. Kaczmarczyk poderwał się z murawy i sądząc po jego reakcji nie domagał się tak naprawdę rzutu karnego. To było tylko taki sposób na oszukanie arbitra, tak w każdym razie można było. Tak, tam faulu na pewno nie było, natomiast przed chwilą znowu faul Kaliszana. Boję się, że sędzia Zbigniew Marczyk będzie musiał sięgnąć po kartki, bo gra się bardzo zaostrzyła. Praktycznie co drugie dojście do piłki kończy się faulem któregoś z zawodników.
A wracając do myśli o taktyce, sądzę, że Marek Dziuba spodziewał się, iż po przerwie Polonia zacznie defensywnie. Tym bardziej, że gra pod wiatr, a tymczasem to właśnie gospodarze zaatakowali i zostali nagrodzeni. Druga bramka Arkadiusza Kaliszana w tym sezonie. Pierwszą strzelił jeszcze w meczu rundy jesiennej, przepraszam, z KKS-em Katowice. Bąk. Gorszkow do Łapińskiego. Kaczmarczyk. Już Wichniarek szuka wolnej pozycji. Ale Kaczmarczyk naciskany. Traci piłkę, a teraz faul Michalczuka na Bąku. Tak, no tak. Przewidziałem to, że Zbigniew Marczyk sięgnie po kartki, ponieważ widać było, że zawodnicy mają do siebie jakieś żale, że coraz więcej jest fauli i sędzia słusznie postanowił, że najbliższe zagranie ukaże żółtą kartką, nie będzie dalej pogłaszał. No ale widzę, że Michalczuk ma pretensje do pana Marczyka za to. To już zaczynają się robić jakieś takie małe rewanże na boisku, bo miał wyraźnie pretensje Michalczuk za jakąś sytuację sprzed kilkunastu sekund. Że dlaczego, skoro ja teraz dostaję żółtą kartkę, to piłkarz Polonii nie zobaczył jej wcześniej. Tak, no to jest normalna reakcja piłkarza, który czuje się pokrzywdzony. Mam nadzieję, że ta kartka ostudzi emocje i polonistów, i widzewiaków, bo trzeba przyznać obiektywnie, że to nie jest tak, iż tylko jedna drużyna fauluje. Również kilkakrotnie zawodnicy Polonii przekroczyli przepisy wyraźnie. Miejmy nadzieję, że skupią się na grze, a nie na faulowaniu. Znów w polu karnym Tomasz Moskal. Ja tylko dodam, że Andrzej Michalczuk zobaczył swoją drugą żółtą kartkę w tym sezonie, a więc karencja w kolejnym meczu mu nie grozi. Odpychał Artur Wichniarek Marcina Jałokę. Dwa do jednego prowadzą gospodarza, to Artur Wichniarek, bohater spotkania rundy jesiennej. Dwie bramki, a do tego niewykorzystany rzut karny. Mógł być to hat-trick młodego lidera klasyfikacji strzelców naszej ekstraklasy. Wichniarek naciskany przez Jałokę i faul piłkarza Polonii. Miał pan chyba rację, że takie się pary potworzyły, ponieważ przed chwilą Wichniarek faulował Jałokę, a za 20 sekund Jałoka Wichniarka, więc są na remis. Na szczęście oba te faule akurat były w miarę niegroźne i niewykraczające poza boiskowe normy. Tomasz Łapiński. Na co teraz będzie stać piłkarze Widzewa Łódź? Przypomnę, 7 punktów przewagi przed tym meczem nad Polonią. Ale Lech, który wygrał wczorajsze spotkanie, uciekłby Widzewowi przy takim wyniku na 3 punkty. Nie trafił w piłkę Jałoka. Gorszkow. Łapiński. Zagranie w kierunku puli. Teraz dobrze Jałoka do Tomasza Moskala. Do tego podania nie dobiegłby nawet Forrest Gump, podejrzewam, nie mógł także dobiec Bartosz Tarapulski. Gorszkow. Niebiosa też się chyba sprzysięgły trochę przeciwko Widzewowi, bo wiatr ustał, nie jest już tak mocny jak w pierwszej połowie. Teraz Terlecki do Wichniarka, który wchodził na czyste pole. Gula! Za lekki strzał dla Macieja Szczęsnego. Wciąż 2 do 1 prowadzą gospodarze. Michalski wyprzedził Dąbrowskiego. Traci teraz piłkę Marek Citko na rzecz Tomasa Żwirgształskasa. Jacek Dąbrowski rozpędza się. Dobra interwencja Michalczuka. Kaczmarczyk. Nie ma spalonego. Radosław Michalski. Dobrze, Mariusz Padlak. Michalczuk i Bogusz. Gorszkow, przepraszam. Teraz zagranie Michalskiego w kierunku Gorszkowa. Przecięte przez Mariusza Pawlaka i czwórką poza piłkarze Polonii. Właśnie, 4 na 4. Tarapulski, Dąbrowski nadciągają kolejni piłkarze Widzewa. No i już stracili tą możliwość skontrowania. Teraz muszą gospodarze rozegrać atak pozycyjny. Igor Gołaszewski. Piękne odegranie do Jacka Dąbrowskiego. Dąbrowski już w polu karnym.
Dał radę Kaczmarczykowi Jacek Dąbrowski i Łapiński. Dużo szczęścia miał przy tym polonista, że ta piłka akurat spadła mu pod nogi. Ale było znowu groźnie. Imponuje mi Igor Gołaszewski, który po przerwie jest bardzo widoczną postacią na boisku i dużo kłopotów mają z nim obrońcy Widzewa. Grzegorz Wędzyński i Tomasz Łapiński na rzut rożny. Mamy tymczasem informacje z pozostałych stadionów, gdzie trwają mecze pierwszej ligi. Dla tych, którzy szykują się na nasz magazyn Liga Plus, proszę teraz, by zasłonili uszy. Na pozostałych boiskach pierwszoligowych remisy 0-0. Jedynie w Olsztynie Stomil prowadzi z Pogonią 1-0. Oczywiście mecz jest w Szczecinie, Stomil prowadzi na boisku Pogoni. No i mamy już także zmianę rezultatu. Ruch Radzionków prowadzi z ŁKS-em. Tymczasem Polonia, Bartosz Tarapulski. Sam przewrócił się w polu karnym, strzał jeszcze Dąbrowski, Grzegorz Wędzyński. To była ulubiona pozycja Grzegorza Wędzyńskiego, lewa noga. Na szczęście dla Olszewskiego piłka minęła cel. Zrobił się naprawdę dobry mecz. Poloniści nie bronią kurczowo wyniku, starają się strzelić trzecią bramkę. I myślę, że telewizowie Kanału Plus w tej chwili mogą być zadowoleni z tego, co obserwują na ekranie. Przypomnę, oglądamy jedne z najlepszych drużyn rundy wiosennej w naszej ekstraklasie. Widzew, tak jak Polonia, przegrał tylko jeden mecz. Podopieczni Marka Dziuby wygrali aż sześciokrotnie i przegrali tylko jedno spotkanie. Widzimy Marka Dziuby na ławce rezerwowych. Tam troszkę dalej chciał także Mirosław Szymkowiak. Liżąc lizaka. Co świadczy, że lubi słodycze. I że nie pali papierosów. Ale chyba też, że się troszeczkę denerwuje tym, co robią jego koledzy. Faulowany Marek Citko. Mirosława Szymkowiaka jeszcze długo nie zobaczymy na naszych boiskach niestety. Podobnie jak innego niezwykle utalentowanego piłkarza Marcina Zająca. Maciej Szczęsny ustawia mur. Sytuacja pozornie niegroźna, ale mur jest niezbędny. Uwaga, wybija piłkę Marcin Jałocha. I z autu grę rozpocznie Marek Citko. Michalczuk. Zmiana rezultatu spotkania w Szczecinie po 60 minutach. Pogoń doprowadziła do wyrównania i jest remis ze Stomilem 1-1. A w Wodzisławiu 0-0 w meczu Odry z Zagłębiem Lublin. My wracamy na stadion przy ulicy Konwiktorskiej. Kaczmarczyk i Michalczuk. Za daleko odskoczyła piłka Michalczukowi i od bramki Maciej Szczęsny. Cofnął się Grzegorz Wędzyński, zablokował przeciwnika oraz piłkę, uniemożliwiając Widzewakom rozwinięcie akcji. Druga połowa w wykonaniu Wędzyńskiego dużo lepsza. W pierwszej jednak nie grał tak, jak go stać. W tej chwili prezentujesz naprawdę wysoki poziom. Marek Citko. Naciskany przez Wirsz dał z kasa i pan Marcik uznał, że faulował piłkarz Widzewa. Czekał jeszcze sędzia na przywilej korzyści, kiedy zorientował się, że nic z tego nie wyjdzie. Słusznie odgwizdał faul. Arkadiusz Bąk do Pawlaka. Czyhał na błąd polonisty Artur Wichniarek. Ryzykowne było to zagranie. Murawa Polonii to nie jest Wembley. Piłka często podskakuje i mogą się teraz źle skończyć. Arkadiusz Bąk. No, starał się powtórzyć wyczyn Kaczmarczyka, właśnie, ale nie udało się. Zabrakło kilku centymetrów. Byłaby piękna bramka. Zresztą Bąk doskonale wyszedł na pozycję. A w Szczecinie znów zmiana rezultatu. 2-1 dla Pogoni ze Stomilem. Trener Mieczysław Broniszewski przeżywa prawdziwą huśtawkę nastrojów. Podobnie jak Leszek Jezierski z Pogoni. No więc znów obfitująca w wiele bramek kolejka naszej ekstraklasy. Tak samo było w meczach rundy jesiennej. Przypomnę, 33 gole w spotkaniach tych drużyn na jesieni.
Troszkę... Daniel Bogusz i odrzutu z autopolonia. Troszkę zaskakujący przebieg tej drugiej połowy. Andrzej strzelał i my podobnie oczekiwaliśmy, że Widzew ruszy z furią do ataku. A już zwłaszcza po tym, jak stracił drugą bramkę. A szczególnie po straceniu drugiej bramki. Mimo, że wiatr osłabł, to jednak ciągle sprzyja drużynie atakującej na lewą stronę ekranu, a więc Widzewowi, a tymczasem to Polonia posiada w tej chwili inicjatywę. I od autu Igor Gałoszewski. Wędzyński, obok niego Kaczmarczyk. Co zrobi Grzegorz Wędzyński, zablokowany tak po koszykarsku trochę przez Gołaszewskiego. Kibice domagają się reakcji sędziego, zagrania ręką. Oczywiście był to czysty przypadek. Z bliska uderzona piłka odbiła się od ręki Guli. Nie ma mowy o podyktowaniu rzutu karnego za takie zagranie. Dariusz Żurowczyk teraz krzyczy coś do Arkadiusza Kaliszana. Kali, Kali. Grzegorz Wędzyński. Od bramki grę rozpocznie Sławomir Olszewski. Nie ta noga. Mówi się, że piłkarze powinni być obunożni, czyli mieć równie precyzyjne uderzenie z prawej, z lewej nogi. Grzegorz Wędzyński zdecydowanie lepiej radzi sobie lewą nogą, co było widać przed chwilą. Zwierzchzauskas, teraz on faulował Citkę. No teraz Widzewajkom nie udało się to, co świetnie udało się przy pierwszej bramce dla nich, kiedy błyskawicznie wykonali rzut wolny. Przeprowadzili kontrę, strzelili bramę. Jałocha, Arkadiusz Bąk, Igor Gołaszewski leży na murawie. Arkadiusz Bąk, pan Marczyk nie przerwał gry, stosując przywilej korzyści, ale wciąż leży Bąk. No i teraz boję się, że popsuje nam się zupełnie to widowisko, bo już nadbiegają piłkarze z całego dosłownie boiska, także Maciej Biegnie Szczęsny. Maciej Szczęsny, żółta kartka dla Łapińskiego oraz dla polonisty. Bardzo dobra decyzja Zbigniewa Marczyka. Ostudził emocje. Słusznie zastosował przywilej korzyści, ale wrócił do tej sytuacji i ukarał jednak zawodnika, który poprzednio faulował. I ukarał również polonistę za faul na Terlecki. Wykazał się tu Zbigniew Marczyk dużym zdecydowaniem i wyczuciem sytuacji. Już 5 żółtych kartek w tym meczu. 2 dla piłkarzy Polonii, Kaliszana i Pawlaka. 3 dla Widzewiaków, Michalczuk, Gula i Łapiński. Tomasz Łapiński obejrzał 3 żółtą kartkę w tym sezonie. Co nie wyklucza go z udziału z kolejnego meczu. Rzut wolny dla Widzewa. Radosław Michalski pokazuje, by piłka zagrywana była wysoko. Wybija ją jednak Jałocha. Kaczmarczyk. Dobra interwencja Tomasza Moskala. Jeszcze Łapiński wrzuca piłkę w pobliże pola karnego Polonii. Gołaszewski i Jałocha do Moskala. 4 piłkarzy Polonii, 4 obrońców Widzewa. Moskal. Nie wiadomo, czy chciał podawać do Bąka, czy może przelobować Olszewskiego. Tak czy siak zagranie bardzo nieudane. Arkadiusz Kaliszan. I tutaj znów musimy podeprzeć się zdaniem, jeśli nasze statystyki są dokładne. Zobaczył 7 żółtą kartkę w tym sezonie, co oznacza, że podobnie jak Grzegorz Wędzyński przez ostatnie tygodnie, Arkadiusz Kaliszan będzie pauzować w najbliższych 2 spotkaniach. Tak, bardzo trudna robi się sytuacja kadrowa Polonii, kontuzje, kartki. No ale przykład Igora Gołaszewskiego chociażby świadczy, że także zawodnicy mało poprzednio grający mogą odgrywać kluczową rolę w zespole. Teraz niedokładnie Tarachulski do Wędzyńskiego. Przejął piłkę Widzew. Na krótko. Znów Tarachulski, Bąk. Arkadiusz Bąk lepszy od Gorszkowa i faul piłkarza Widzewa. Bardzo ładne zachowanie Łukasza Gorszkowa, który podał rękę, przeprosił. Faul w ferworze walki. Myślę, że te 2 kartki wręczone przed chwilą Kaliszanowi i Łapińskiemu jednak odniosły skutek i zawodnicy skupią się przede wszystkim na grze w piłkę. Wstawiają piłkę Grzegorz Wędzyński, to na lewą nogę Jacek Dąbrowski. Wędzyński do Dąbrowskiego, króciutko.
Gorszkow. Przedarł się obrońca Widzewa. Z przodu są tylko Citko i Kaczmarczyk. A jednak uciekła piłka poza boisko. Łukaszowi Gorszkowowi podniósł chorągiewkę asystent pana Marczyka. Dwa lata temu boisko Polonii poszerzano. Poprzednio ono było najwęższe w Polsce. No może Gorszkow żałować, że nie poszerzono o te kilka centymetrów więcej. Wtedy ta dobrze zapowiadająca się akcja mogłaby się dalej rozwinąć. Widzew Łódź na wiosnę przegrał tylko raz w meczu z Odrą Wodzisław, a teraz po 21 minutach drugiej części spotkania, po 20 minutach drugiej części spotkania 2-1 prowadzą gospodarze na Konwiktorskiej z zespołem Marka Dziuby. Tarachulski, Michalski, Dąbrowski, powalony przez Andrzeja Michalczuka. Coach Polonii Jerzy Engel oraz trener Dariusz Żydowczyk stoją już od kilku minut, obserwując mecz na stojąco. Jak zwykle, oni tak, niezależnie od siebie i co kilka minut podchodzą do siebie, wymieniają uwagi. Teraz faulowany Marek Citko przez Żwirk Żdauskasa. Tak, próba zagrania głową. Citko został popchnięty w plecy. Nic wielkiego się nie stało, ale faul był oczywisty. Tomasz Żwirk Żdauskas, jak mówiłem, jedyny już w tej chwili reprezentant swojego kraju, reprezentant Litwy. W drużynie spotyka się litewskiej z graż Wydasem Mikulenasem, który za niemal 2 miliony dolarów wyjechał zimą do Kroatii Zagrzeb. Teraz prosta strata piłki przez Dąbrowskiego i proszę, pięciu piłkarzy Widzewa, tylko trzech polonistów. Uwaga! Prosto w ręce Macieja Szczęsnego, Maciej Terlecki. No to w niewykorzystanych kontratakach, z których powinno być groźnie pod bramką jednej czy drugiej drużyny, jest 1-1. Tak, bardzo ładny kontratak Widzewa, jednak ten strzał Maćka Terleckiego nie mógł sprawić kłopotów Szczęsnemu. Szykuje tymczasem trener Marek Dziuba zmianę w swoim zespole. Na boisku powinien pojawić się, o właśnie, oglądany teraz Dariusz Gęsior, który najprawdopodobniej zastąpi Andrzeja Michalczuka. Tadeusz Gapiński, kiedyś wspaniały piłkarz, od wielu lat kierownik drużyny Widzewa, bardzo lubiany, popularny. W Polsce ma kłopoty, ponieważ gdzieś zaginęła tablica elektroniczna do zmian. Już się odnalazła i za chwilę przekonamy się, jaka to będzie zmiana. Uwaga, Grzegorz Wędzyński nie doszedł do piłki. Łapiński do Michalskiego. I znów pięciu piłkarzy Widzewa wychodzi z własnej połowy. Michalczuk. Citko, ale już straciła na tempie ta akcja Widzewa. Leży na ziemi poszkodowany Michalczuk. Andrzej Michalczuk. Ale już łączył się do akcji. Wszystko będzie w porządku. Tomasz Łapiński, Grzegorz Wędzyński. Out. Dla Polonii. Bardzo dobra gra Grześka Wędzyńskiego w defensywie. Bardzo wspomaga swoich kolegów z obrony. I teraz mamy zapowiadaną wcześniej zmianę. Tadeusz Gapiński już z tablicą świetlną, na której wyświetlił się najpierw numer 10, to dla piłkarza schodzącego, i potem numer 5 dla wchodzącego. Żegnamy Andrzeja Michalczuka. W jego miejsce Dariusz Gęsior. Świadczy to o tym, że Marek Dziuba myśli jednak co najmniej o remisie, a może o wygraniu tego meczu. Dariusz Gęsior ma, na pewno będzie miał zadania ofensywne w tym meczu. I widzę. Właśnie Gęsior. Szczęsny. Gdzieś. Teraz błąd Żwirk Żdauskasa. Radosław Michalski. Trafia jednak Gołaszewskiego. Fatalny błąd polonistów. Troszeczkę i nie najlepsza murawa tutaj odegrała rolę. Piłka podskoczyła na kępce trawy. Teraz świetnie włączył się do tej akcji Grzegorz Wędzyński, który przeciął podanie kuli do Wichniarka. Tomasz Moskal. Wędzyński, Kołaszewski. Znowu coś się stało. Uderzony lub potrącony, nie widzieliśmy tego dokładnie, Moskal. Arkadiusz Bąk. Nie zrozumiał się z Dąbrowskim. Podniósł się Tomasz Moskal, ale widzimy go teraz u dołu ekranu. Kulejący napastnik polonistów. Michalski do Wichniarka. Nie było spalonego. Pozostał
przed polem karnym Igor Gołaszewski, a więc na pewno nie spalił Wichniarek, ale nie doszedł do tego podania. W tej chwili Jerzy Engel, coach Polonii, tłumaczy coś Krzysztofowi Sadzawickiemu, który jest już gotowy do zmiany, a więc szybka reakcja sztabu trenerskiego Polonii na zmianę dokonaną w Widzewie. Tu również zamiar jest czytelny. Krzysztof Sadzawicki to obrońca, czy też defensywny pomocnik, zależnie od sytuacji, a więc widać, jaki cel przyświeca trenerom Polonii przy tej zmianie. Boisko opuści Arkadiusz Kaliszan, ale to za chwilę. Igor Gołaszewski. Bardzo ładna interwencja teraz Rafała Kaczmarczyka. Kaczmarczyk pokazuje Wichniarek, gdzie powinna mu zostać zagrana piłka. Pawlak i Wichniarek. Faul Widzewiaka. Przy takiej szybkości wystarczy lekkie nastąpienie na nogę i już jest upadek przeciwnika. Nie można mieć pretensji do Artura Wichniarka. Chciał dojść do tej piłki i popełnił faul. Jeszcze czekamy na wejście Krzysztofa Sadzawickiego. Już kierownik Polonii Tomasz Koter, były piłkarz tego klubu, dokonuje zmiany. A więc w 71 minucie mamy drugą zmianę w drużynie Polonii. Przypomnę, że wcześniej w 40 minucie kontuzjowanego Kosiorowskiego zmienił Karakulski, a teraz Arkadiusza Kaliszana, zdobywcę bramki, zmienia Krzysztof Sadowicki. Jeszcze zmiana w drużynie Widzewa. Numer 20 Zbigniew Czajkowski zastąpił Sławomira Gulę. Zbigniew Czajkowski jak do tej pory jedna bramka w lidze dla Widzewa, za to bramka przepiękna, strzelona Mice Wronki na własnym boisku. Za to Zbigniew Czajkowski już dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców w meczu Pucharu Polski. Tak, to bardzo utalentowany piłkarz, grał w Zagłębiu Lubin, leczył dość długo kontuzję i dość późno wkomponował się do zespołu Widzewa. Uwaga, teraz właśnie Czajkowski z rzutu wolnego. Bardzo dobra była ta centra Czajkowskiego, ostre podanie. I będzie róg. I nie zdążył już do tej piłki Arkadiusz Bąk. Arkadiusz Bąk starał się bardzo, ale minimalnie piłka przekroczyła linię bramkową. Rzut rożny. Widzę, wyraźnie przyspieszył. Stara się skrócić pole gry, zamknąć Polonię pod jej bramką. I coraz bardziej mu się to udaje. No i czasu Widzewiacy mają coraz mniej. Już 73. minuta spotkania. Teraz główka Igora Gołaszewskiego. Dobrze Tarachulski. Puścił w bój Krzysztofa Sadzawickiego. Dąbrowski i od autu Widzew. Jakieś problemy są przy ławce rezerwowych. Marek Dziuba i Tadeusz Gapiński mają pretensje do służb porządkowych. Nie wiemy dokładnie, o co tu chodzi, ale coś tam się widocznie wydarzyło, utrudniającego trenerom Widzewa prowadzenie zespołu. A na boisku Tomasz Łapiński przy piłce. Do Czajkowskiego. Zorientował się w poczynaniach Widzewiaków Gołaszewski i teraz zbyt głębokie wrzucenie piłki przez Daniela Bogusza. Maciej Szczęsny. Numer 33 na koszulce to oczywiście żaden przypadek. Kiedy przychodził do Polonii, wówczas jedynka była już zarezerwowana dla Piotra Wojdygi. Notabene także byłego piłkarza Widzewa, który spędził w tym klubie 2,5 roku. A Szczęsny wybrał sobie numer 33. Tyle lat ma bowiem golkiper czarnych koszul. Krążą słuchy, że Piotr Wojdyga, zniecierpliwiony tak długą rolą rezerwowego, wybiera się do Opoczna, gdzie ma pełnić funkcję trenera bramkarza. Teraz faulowany przez Tarachulskiego Łukasz Gorszkow. Maciej Terlecki. Do Czajkowskiego. Czajkowski i Gołaszewski. Nadbiegł także Tomasz Moskal i to właśnie ten piłkarz wybił piłkę na aut. Wichniarek wciąż szuka wolnej pozycji, napastnik Widzewa. Ale teraz dobrze odebrali mu piłkę poloniści. Jałocha na spółkę z Gołaszewskim.
Dobre odegranie Bąka w tempo do Moskala. Podnosi na lewym skrzydle niefilmowany rękę Dąbrowski. Faulowany. To nie był Dąbrowski, to był oczywiście Krzysztof Sadzawicki, ale faulował. A już nadbiegał Arkadiusz Bąk, zabrakło centymetrów. Bardzo dobra akcja polonistów. Teraz faul Gołaszewskiego. Zrobił się naprawdę bardzo ciekawy mecz. Atak za atak, akcja za akcję. Dużo spięć. Powrót Tara, powrót, krzyczą trenerzy do Bartosza Tarapulskiego. Maciej Terlecki nie zorientował się w tym podaniu Radosław Michalski, ale piłkę wciąż mają Widzewiacy na 15 minut przed zakończeniem spotkania. Myślę, że będzie to dramatyczny kwadrans dla obu drużyn. Dużą rolę odegra tu czy defensywa Polonii, która tej wiosny gra bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Poradzi sobie z atakami Widzewa, które przybierają na intensywności. Tomasz Łapiński do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk teraz został jako jedyny w defensywie, poszedł do przodu. Także Łukasz Gorszko, który teraz starał się dojść do podania kolegi. Maciej Szczęsny troszkę pod publiczkę teraz przyjął piłkę na klatkę piersiową. Prowokuje Widzewiaków do zaatakowania go, ale oczywiście tak doświadczony zawodnik nie popełni w takiej sytuacji błędu. Zwrócił pan uwagę na doskonałą dyspozycję Polonii w rundzie wiosennej, jeśli chodzi o defensywę. Przed tym meczem tylko 3 stracone bramki, to najmniej ze wszystkich drużyn grających w pierwszej lidze. Artur Wichniarek. Już przed tygodniem w meczu z Legią obserwowany przez wysłanników zachodnich klubów. Mówiło się o drużynach francuskich, Saint-Étienne. Także niemiecki VfB Stuttgart ponoć przyglądał się poczynaniom Wichniarka. Teraz złe zagranie Bogusza, Wilcz-Dauskas, dobrze Bogusz. Arkadiusz Bąk, Tomasz Moskal biegnie prawym skrzydłem, Wilcz-Dauskas, do niego zagranie. W polu karnym jest już Bartosz Tarapulski. I właśnie Tarapulski marnuje. Doskonała okazja, ale ładna akcja Polonii, obieg. Wirsz Zauskasa, bardzo dobre, ostre podanie. No i sporo szczęścia miał Olszewski, bo gdyby strzał był w światło bramki, byłby to strzał nie do obrony. Mało zdecydowana tym razem postawa defensorów Widzewa. W zasadzie tylko Bartosz Tarachulski, teraz to widać na tej powtórce, był w polu karnym Sławomira Olszewskiego, więc wiedzieli, z której strony nadciąga niebezpieczeństwo, a mimo to pozwolili uderzać odległości 5 metrów na bramkę Olszewskiego napastnikowi Polonii. Przed chwilą Tomasz Moskal dał znak trenerowi Wdowczykowi, że prosi o zmianę. Wyraźnie utyka od kilku minut po tym faulu, za który zresztą Łapiński otrzymał żółtą kartkę. I reakcja sztabu szkoleniowego Polonii błyskawiczna. Gotowy do zmiany jest już Jarosław Mazurkiewicz. O właśnie, teraz widzimy Tomasza Moskala, który wyraźnie utyka. Zastąpi go pomocnik Jarosław Mazurkiewicz. Proszę uważnie zwrócić uwagę na tego piłkarza. Miałem okazję oglądać go już przed tygodniem w meczu z Odrą Wodzisław. Naprawdę ten piłkarz młodego pokolenia to, nie waham się tego powiedzieć, przyszłość Polonii Warszawa, ściągnięty z Zawiszy Bydgoszcz. Zresztą reprezentant kraju drużyny juniorskiej, trenera Edwarda Kleinwinsta. Być może państwo pamiętają dwumecz z reprezentacją Niemiec, przegrany przez zespół trenera Kleinwinsta. I wtedy w środku pola brylowali właśnie Ireneusz Kowalski, piłka Śląska Wrocław i Jarosław Mazurkiewicz, wówczas jeszcze Zawisza Bydgoszcz. Tak, a po tych meczach pamiętnych, pechowo przegranych z Niemcami, działacze Federacji Niemieckiej mówili mi, że woleliby mieć na przyszłość naszą drużynę, a nie swoją, która później zresztą zdobyła tytuł wicemistrza Europy Juniorów. Jest to dobre pokolenie. Ważne teraz, żeby się ci chłopcy 18-19-letni prawidłowo rozwijali. Gorszkow, Marek Citko. Dobry powrót Jacka Dąbrowskiego. Jeszcze piłka odbita od nóg Gorszkowa. Aut dla gospodarzy.
Teraz speaker podaje rezultaty spotkań toczących się równolegle. ŁKS wciąż przegrywa z Ruchem Radziąków 0-1. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin. Nie mamy na razie powtórki z rundy jesiennej 0-0. A w Szczecinie już 4 bramki w meczu Pogoń 100 mil 2-2. Będzie jeszcze jedna zmiana w zespole łódzkiego Widzewa. Szykuje się do wejścia skuteczny w meczach rezerw łódzkiego klubu Andrzej Borowski. Gołaszewski, bąk. Jarosław Mazurkiewicz. Gołaszewski, bąk. W kierunku Bartosza Tarachulskiego. Tarachulski zdołał opanować piłkę. Zgranie do Wędzyńskiego. I znów trener Marek Dziuba będzie mógł pokazywać tą sytuację swoim piłkarzom, bo krycie znów zawiodło. Tak, skupili się widzewiacy na Tarachulskim. Zupełnie nie zauważyli, że nadbiega Wędzyński. No jednak Grzegorz Wędzyński tutaj strzelił jak na treningu. Zupełnie nie przyłożył się do tego strzału, a miejsca miał bardzo dużo. Zapowiadana przeze mnie zmiana. Andrzej kolejna żółta Borowski. Kartka w międzyczasie dla Marcina Jałocha. Schodzi Łukasz Gorszkow, w jego miejsce Andrzej Borowski. Słyszeliśmy jeszcze wskazówki trenera Marka Dziuby. Gramy trójką napastników i chyba powiedział do Macieja Terleckiego, by ten teraz pozostawał częściej w defensywie, gdyż ściągnął przecież Marek Dziuba obrońcę Łukasza Gorszkowa. Tak, Grzegorz Wędzyński mógł przed chwilą przesądzić o losach meczu. Miał naprawdę bardzo dużo miejsca i to zagranie doskonałe zresztą Bartosza Tarachulskiego mogło skończyć się trzecią bramką dla Polonii. No ale takich sytuacji w meczu jest kilka, nie wszystkie przecież można wykorzystywać. Patrzę, która to była żółta kartka dla Marcina Jałochy. Z moich wyliczeń wychodzi, że czwarta, czyli Marcin Jałocha także nie mógłby zagrać, a więc straty Kaliszana, Jałochy. Nie wiadomo, co jest z Tomaszem Moskalem. Także Piotr Kosiorowski. Emanuel Olisadebe. Emanuel Olisadebe. Na szczęście wróci Mariusz Malinowski dla Polonii. Zatem, że w Lubinie, gdzie za tydzień Polonia gra z Zagłębiem, wystąpi mocno przemarnowany zespół i szansę otrzyma po Kosiorowskim jeszcze kilku piłkarzy do tej pory pozostających w rezerwie. Polonia to jednak nie Barcelona czy AC Milan, gdzie jest 30 czy też 35 bardzo dobrych zawodników. Rzut wolny dla gospodarzy. Igor Gołaszewski. Po karnym są Tarachulski, Bąk i Grzegorz Wędzyński z jego partnerów. Przed linią 16 ustawiony Jacek Dąbrowski, a tam widzimy, jakie straszne walki toczą się w polu karnym. Sędzia przerywa grę. Odgwizdał spalony. Tak, sygnalizuje to uniesioną ręką. W momencie wykonania rzutu jeden z polonistów pokazał się na spalonym. Ale cóż z tego, skoro widzewiacy natychmiast piłkę stracili. No tak, teraz nie popisał się najpierw Marek Citko, ale zrewanżował się nieudanym zagraniem Żwirgsztauskas. Radosław Michalski w kierunku Dariusza Gęsiora. Gęsior i Jacek Dąbrowski. I od bramki gospodarzy. Polonia staje przed wielką szansą. Po raz pierwszy w historii wygrania pierwszoligowego meczu na własnym stadionie przy ulicy Konwiktorskiej. Przypomnę, że do tej pory udało im się tylko raz, ale będąc w roli gospodarza, Polonia grała na stadionie Wojska Polskiego, także w Warszawie. A ostatnie mecze Polonii w latach 90. przeciwko Widzewowi na tym stadionie kończyły się wysokimi porażkami. Dwukrotnie 0-3 i raz 1-3. Teraz naskok. I piłka faul dla polonistów. Wiatr troszeczkę zlitował się nad Widzewiakami. Znowu wieje ostrzej w kierunku bramki Macieja Szczęsnego. Jakby zachęca, aby w tych ostatnich minutach spróbowali troszkę postrzelać z daleka. Tarachulski i Bogusz. Błąd Bogusza prodał prosto pod nogi Mazurkiewicza. Jeszcze raz Bartosz Tarachulski. Próba nastrzelenia. Nieudana. Tak.
Bartosz Sarachulski, zdobywca honorowej bramki w meczu rundy jesiennej dla Polonii. Zobaczmy, czy był rzut rożny, czy też nie. Oj, nie, tak, nie rozstrzygniemy. Niezależnie od tego, jak się skończy to spotkanie, jestem już teraz pełen uznania dla Polonii za hart ducha, za wspaniałą waleczność, szczególnie zawodników bez głośnych nazwisk, jak chociażby Igor Gołaszewski. Uwaga teraz Wichniarek, niedokładnie zagrywał, ale faulowany przez grającego z numerem 10 właśnie Igora Gołaszewskiego. W żółtych kartkach Polonia wyprzedziła już. O, już Polonię 4-3, tak, 4 kartki dla polonistów, 3 dla Widzewiaków. Myślę, że sędzia Zbigniew Marczyk postępuje tu konsekwentnie, słusznie. Pierwsza żółta kartka dla Gołaszewskiego w tym sezonie. Teraz Tarakulski, zdąży Jacek Dąbrowski, zdąży. Tym razem zdążył. No, a tam tymczasem doszło do kolejnej przepychanki w polu karnym. Artur Wichniarek i chyba Mariusz Pawlak mieli sobie coś do powiedzenia. Tak, jest to tutaj bardzo pozytywne oddziaływanie Macieja Szczęsnego, kapitana Polonii. Nieraz zarzucaliśmy Maciejowi zbyt impulsywne zachowanie. Tym razem on właśnie zażegnał ten konflikt. No właśnie, leży na murawie Mariusz Pawlak. To wskutek tego kontaktu z Arturem Wichniarkiem. Gra jednak, to co się wydarzyło, działo się jednak poza akcją. Tak, piłka była już wtedy poza boiskiem. I faul Michalskiego. Dwa do jednego dla gospodarzy. Bramka Kaczmarczyka, a potem wyrównanie tego piłkarza, Arkadiusza Bąka i... Kazimierz Górski w tej chwili opuszcza trybuny. Być może tak jak w słynnym meczu na Wembley w 73 roku. Znany jest pan Kazimierz z sympatii do drużyny warszawskiej Polonii. I być może chce tak jak na Wembley ostatnie minuty nie oglądać tego, co się dzieje w ostatnich minutach. Jarosław Mazurkiewicz do Arkadiusza Bąka, trzech piłkarzy Polonii. Teraz dopiero nadciągają kolejni Widzewiacy. Pięknie Bąk do Dąbrowskiego. Ale za mocne zagranie w kierunku Tarachulskiego. Jeszcze nie koniec. Jarosław Mazurkiewicz trafił w Rafała Kaczmarczyka i Widzew. Zastanawiające są błędy Widzewiaków w defensywie. Tak doświadczeni zawodnicy wybijają piłkę głową wprost pod nogi rywali. Nie powinno im się to zdarzać. Ale w ogóle tak jak po pierwszej połowie mogliśmy naprawdę pochwalić zespół Widzewa za bardzo dobrą, przemyślaną grę, za szybko wyprowadzane kontrataki. Co prawda w drugiej połowie Widzewiacy już nie mieli ku temu okazji, bo to Polonia raczej teraz stara się grać z kontry przy takim, a nie innym rezultacie. Tak, gra Widzewa po przerwie na pewno jest pewnym rozczarowaniem. No i tu nie wiem, czy był faul. Marek Citko troszeczkę się rzucił. Nie rozstrzygniemy już tego, nie ma czasu na powtórkę. Marek Citko ponad bramką Szczęsnego. Ale niezależnie od tego, czy faul był przed chwilą, czy nie, muszę pochwalić Zbigniewa Marczyka, że bardzo dobrze prowadzi dzisiejszy mecz. A mecz jest trudny. Nerwy, dużo fauli i najważniejsze, żeby utrzymać zawodników w ryzach, co też arbitrowi udaje się. Widzę po czterech wygranych z rzędu w meczach wyjazdowych z ŁKS-em, Amiką, Górnikiem i Pogonią. Przegrał ostatnie swoje wyjazdowe spotkanie z Odrą Wodzisław 0-2. No i jak na razie szykuje się na drugą z rzędu porażkę poza własnym stadionem piłkarzy Marka Dziuby. No tym razem Marek Citko już nie nabrał sędziego, usiłował przed polem karnym wymusić faul. No nie jest to jeszcze ten Marek, którego pamiętamy z jego wspaniałej gry na stadionie Wembley. Teraz bardzo ładne wejście Dariusza Kęsiora, który odebrał piłkę Dąbrowskiemu. Przypadkowe zagranie ręką, Żliwsza-Wsztasa. Jacek Dąbrowski, 89. minuta spotkania. Nadbiega Mazurkiewicz. To właśnie wprowadzony po przerwie polonista. I Terlecki. No tutaj... Krzyczeli koledzy czas, bo nawet było słychać tutaj na naszych stanowiskach komentatorskich, a jednak Maciej Terlecki nie dosłyszał tego i wybił piłkę na wyprost. Do niego pretensje, raczej bym winił kolegów, między innymi bramkarza,
Sławomira Olszewskiego, który dużo lepiej widział sytuację. Maciek Terlecki sądził, że za plecami znajduje się przeciwnik i wyekspediował piłkę na róg. Jarosław Mazurkiewicz. To zawodnik, który znacznie lepiej radzi sobie lewą nogą i to właśnie on będzie bić ten stały fragment gry. Nadbiega Gołaszewski, ale piłka rzucona w pole karne. Zwierkształska, Sikacz Marczyk. Nie ma spalonego. Mazurkiewicz. Trafia w Terleckiego. Po raz drugi Mazurkiewicz niechlujnie, niedokładnie centrował. Teraz Citko do Wichniarka. Nie ma spalonego oczywiście, gdyż w roli ostatniego obrońcy był ustawiony Mariusz Pawlak i to on wyjaśnił sytuację. Citko fauluje Gołaszewskiego. Rozpoczęła się już w zasadzie 91. minuta spotkania. Zakończył się regulaminowy czas gry. A więc defensywa Polonii wszystko na to wskazuje, że przetrzyma jednak ten napór Widzewa i potwierdzi, że ta wiosna jest dla defensorów Polonii bardzo udana. Uniesiona chorągiewka Krzysztofa Bartoszka. Piłka była już za linią. I aut dla polonistów. Z pewnością wykorzystają to, aby zarobić jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt cennych sekund. Bąk. Terlecki do Łapińskiego. Jedna z ostatnich kontr Widzewa przerwana przez Jałokę. Będzie jednak rzut wolny. Marcin Jałoka nieprzepisowo opierał się o Citkę. Michalski, no pan Marczyk teraz troszkę się pogubił, czekał aż wróci ta wystrzelona przez Jałochę piłka, tymczasem Widzewiacy wznowili już grę. Piłką rezerwową, tak, tutaj był faul. Faul na Danielu Boguszu i żółta kartka dla Bartosza Tarachulskiego. Dużo tych kartek mają poloniści, wynika to z ich stylu gry, bardzo agresywnego. Ale takie już są koszty agresywnej gry. Stoją już przy samej linii bocznej boiska panowie Wdowczyk i Engel. Ale jeszcze poczekamy na wznowienie gry, bo nie podnosi się z murawy Daniel Bogusz. No, nie dziwię się zdenerwowaniu trenerów Polonii. Mecz jeszcze nie jest zakończony. A pamiętajmy, że w ostatnich kolejkach ligowych w Polsce padały bramki nawet i w ostatnich sekundach, jak chociażby wczoraj w Zabrzu, czy też przed tygodniem na kilku stadionach. A więc nie bądźmy jeszcze tacy pewni, czy trzy punkty zostają na Konwiktorskiej. Piąta żółta kartka dla Bartosza Tarachulskiego w tym sezonie. Nie będzie więc konsekwencji w następnym meczu ligowym. A Daniel Bogusz boje się, że nie powróci już na boisko, a Widzew dokonał już kompletu zmian i do końca grać będzie w dziesiątkę. Czajkowski nie trafia w piłkę. Jeden z Widzewiaków to był Borowski. I teraz spokojnie Maciej Szczęsny. Tomasz. 3 minuty po regulaminowym czasie gry. Pokazuje już i Engel, i Wdowczyk, by wyszli piłkarze Polonii spod własnego pola karnego. Patrzy na zegarek pan Marczyk. Nie wracają już Widzewiacy. Jeszcze pozwoli Polonii przeprowadzić tę akcję. Szkoda, że nie ma w Polsce instytucji sędziego technicznego, który pokazywałby, ile doliczamy czasu. I koniec meczu. Drodzy Państwo, jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Polonia po raz pierwszy w historii zwyciężyła zespół łódzkiego Widzewa na własnym stadionie, na boisku przy ulicy Konwiktorskiej. W latach 90. do tej pory Polonia i Widzew grały 8-krotnie. To pierwsza wygrana piłkarzy Polonii. Polonia, Widzew 2-1. Bramki Rafała Kaczmarczyka w 15 minucie. Potem wyrównanie Arkadiusza Bąka w ostatniej minucie pierwszej części spotkania. I gol Arkadiusza Kaliszana. Dawno nie było takiej radości na Konwiktorskiej. Nie dziwię się temu. Rzeczywiście wspaniały sukces warszawskiej Polonii. Wielki sukces trenerów Engela i Dowczyka, a przede wszystkim piłkarzy, którzy biegną w tej chwili do swoich kibiców. Kibice też dziś zasłużyli na wielkie brawa. Bodaj dawno nie było na Konwiktorskiej, na Polonii tak dobrej sportowej atmosfery i tak wielu kibiców. Panie Michale, Polonia już w tej rundzie wygrała z Wisłą w Krakowie. Teraz ograła drużynę łódzkiego Widzewa. Do takiego
małego tripletu. Brakuje im jeszcze tylko na pewno wygranej, którą najbardziej sobie życzą kibice Polonii, ogrania warszawskiej Legii w derby Warszawy. Ale na to jeszcze musimy na razie poczekać. Dzisiaj Polonia pokonała zespół łódzkiego Widzewa 2-1. Ja oddaję głos Jackowi Laskowskiemu i Andrzejowi Strejdałowi. Jeszcze radość piłkarzy Polonii, a my szybciutko teraz popatrzmy na statystykę tego spotkania. 9 strzałów polonistów, 2 w światło bramki, oba strzały te zakończyły się golami. Pomki Kaliszan trafili do siatki Olszewskiego. Widzew strzelał 7-krotnie, 4 razy w światło bramki, 1 gol Rafała Kaczmarczyka. Aż 33 faule warszawskiej Polonii, 5 żółtych kartek. Najczęściej faulowali Żwir, Grzdauskas i Jałocha. No w ten właśnie między innymi sposób wywalczyła, dosłownie wywalczyła to zwycięstwo Polonia. Ostry mecz, dużo przewinień Widzew, niewiele pod tym względem lepszy. 27 przewinień, 3 żółte kartki, najczęściej faulował Marek Citka. 8 rzutów rożnych, aż 7 dla Polonii, tylko 1 dla Widzewa. I na spalonych 2 razy piłkarze Widzewa, raz z Polonii. Popatrzmy, jak padały bramki. Nie, jeszcze łączna statystyka właśnie obrazująca, jak zacięty, jak ostry był to mecz. 60 przewinień piłkarzy obu drużyn. I teraz padają bramki. Najpierw gol dla Widzewa, strzelony przez Rafała Kaczmarczyka. To było w 15 minucie w zagranie Artura Wichniarka. Za chwilę zobaczymy bramkę, która padła jeszcze w pierwszej połowie, w 45 minucie Arkadiusz Bąk, później Arkadiusz Kaliszan w 47 minucie. Co złego dzieje się dla Widzewa w jakimś kolejnym meczu, to ma to miejsce w odstępie dosłownie kilku minut. Tak było w meczu z Odrą, tak było w spotkaniu z Legią i tak teraz z Polonią. To są jakieś momenty dłuższej dekoncentracji. Tak, okazuje się, że i bramka, którą strzelił Kalisza w 2 minuty po wznowieniu gry świadczy o słabej koncentracji drużyny. Są to, co żeśmy mówili w przerwę tego spotkania. Polonia postawiła dzisiaj bardzo trudne warunki. Okazało się, że mecz z Legią strasznie wyczerpał Widzew, bo Widzew zagrał słabiej, zdecydowanie długo w połowie, a Polonia miała jeszcze inne pozycje do zdobycia bramki. Trzeba wspomnieć również, że 2 dobre sytuacje upracował Widzew. Natomiast dawno nie widziałem, mówię teraz z punktu widzenia trenera, tak twardego, bezwzględnego meczu o takiej liczbie fauli. Świadczy, że te drużyny dały z siebie wszystko, ale taki jest trend dzisiaj w europejskiej światowej piłce nożnej. Wszystko trzeba wybiegać, wszystko trzeba wywalczyć. Teraz bramka z 45 minuty. Arkadiusz Bąk zdobywa gola przed meczu z Odrą. Wodzisław, zwycięski gol w ostatniej minucie. Teraz w ostatnim czasie pierwszej połowy bramka, która doprowadziła do remisu. No i sytuacja z 47 minuty. Gol Kaliszana, zwycięstwo 2-1 Polonii. Cenne bardzo punkty w tej walce o miejsce w europejskich pucharach. No tak, teraz wyraźnie mamy stawkę drużyn z przodującą bezapelacyjnie, jak zwykle Wisłą, która wyrabia sobie bardzo dużą przewagę i potem idą te drużyny, prawda, wszystkie równo. Lech, Widzew, tak bym to postawił, i Legia Polonia, która goni, powiedzmy sobie, tą stawkę, chcąc się jeszcze ubiegać. Na pewno rozrywki będą teraz nabiorą od kolorytu i będzie każdy mecz ważny, bez względu na to, gdzie będzie grany. Jaki główny błąd popełnił Widzew po utracie drugiej bramki? I ja sądzę, że zdecydowanie wcześniej chyba powinien Marek Dziuba dokonać zmian i powinni zdecydowanie przejść, tylko nie wiem, czy było na to ich stać po wyczerpującym meczu z Legią, na zastosowanie pressingu. Natomiast Polonia była dzisiaj wspaniale przygotowana biegowo, kondycyjnie, motorycznie i sądzę, że Wdowczyk z Egerem poza motoryką zdecydowanie przestawili tę drużynę mentalnie, bo to jednak trzeba się mentalnie przygotować do walki, bo to, że trener powie, nawet że ćwiczy, zawodnik musi do tego być przygotowany psychicznie, mentalnie i Polonia naprawdę rodzi się jakaś taka nowa jakość. Siła jest, wyrównany skład tej drużyny i kilka gwiazd. Nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać, niech to zrobią trenerzy, bo dzisiaj wszyscy zasłużyli na słowa uznania. Polonia wygrała dziś z Widzewem 2-1 przed własną publicznością na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej, na którym pracowali dla Państwa Paulina Bojarska, Tomasz Smokowski, Michał Listkiewicz, Andrzej Strejlał i Jacek Laskowski. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.